Witajcie, przed nami kolejna sesja Warhammera. Razem ze mną jest Marek oraz nowy gracz, Wiktor. Witam was serdecznie. I żeby dalej nie marudzić, nie gadać po próżnicy, zaczynamy naszą przygodę. Henriku, jedziesz na wozie. Obok ciebie znajduje się Olaf Kazy. Osoba, która zleciła wam ostatnie zadanie. Enoch, twój znajomek z drużyny, radośnie trzaska biczem nad wołem, który ciągnie cały wózek, na którym jesteście. Na wózku znajdują się bale drewna oraz inne materiały budowlane. Za tobą siedzi parę osób, między innymi Ralf. Jedziecie spokojnie, mijając po kolei domy Salkalten w odkopanej dzielnicy. Niedługo osiągniecie cel. Jedziecie w stronę domu konstruktora Bernarda. W stronę tego domu, w którym zaczęły się ostatnie kłopoty. Właśnie w tym domu złapano Ralfa. I teraz oto Ralf jedzie zadowolony, z tyłu, między belami drewna, nieco wychudł. Widzisz, że te kilka dni, wręcz 10-11 dni niewoli, jakie spędził w obozie kopaczy, nie odcisnęły na nim jakiegoś szczególnego piętna. Ty, wciąż w ułoconym ubraniu, ale nieco odświeżony, wspominasz teraz ostatnie kilka klepsydr, jakie minęły w rozmowie z Olafem Kazę. Dla przypomnienia, ostatni moment naszej sesji był moment, w którym wyszliście z kanałów. Jadąc na turkoczącym wozie, widzisz. O, co to się dzieje? Okej. Okay. Jadąc na tym turkoczącym wozie, sięgasz pamięcią do dziejów. Co się stało potem, kiedy wyszliście już z tych kanałów? Podtrzymujesz Enocha. Enoch słania się na nogach. Oboje jesteście przerażająco zmęczeni. Adrenalina, chęć działania, bestie za waszymi plecami dają wam się we znaki. Kiedy wyszliście na zewnątrz, dotarliście do podwyższenia, do ruin domku, gdzie mogliście przysiąść, obserwując, jak błoto wokół was, okalające ruiny, powoli, mozolnie opada. Gdzie niegdzie zauważaliście wiry, które zaczynają wciągać gęste błoćko. Z godziny na godzinę, kiedy tak odpoczywaliście, tego błota było coraz mniej. Kilka razy musieliście ukryć się, widząc nadciągające rybostwory. Były na tyle spanikowane, na tyle zdezorientowane nową sytuacją, że niespecjalnie udało im się cokolwiek zdziałać. Omijały was, uciekając gdzieś w popłochu. Wkrótce też nadeszła pomoc. Łódki, w których ludzie uzbrojeni, przeszukując nowe tereny, natrafili na was. W jednej z łódek Olaf Kazy, ów mężczyzna, którego macie okazję facjatę zobaczyć na głównym naszym ekranie, na czele łódki macha do was serdecznie, ciesząc się jak dziecko. Tak, wy wiecie, że jego plan, jego założenie okazało się gigantycznym sukcesem. Totalnie zmęczeni, wyczerpani wręcz ostatnią misją, ładujecie się do łódki. Twoje myśli na tym trukoczącym wozie biegną dalej. Wiele klepsydr później jesteście w rezydencji Olafa Kazy. Siedzicie w samych gaciach, wokół ogniska, grzejecie się z lubością. Dołączył do was Ralf. Kiwnął wam głową, widocznie również zmęczony.
Wasze ubrania zostają przeprane. Mieliście okazję wykąpać się. Każdy z was dostaje w rękę po kubku gorącego naparu. Sięgasz pamięcią do tego momentu, w którym Olaf Kaze, załatwiając wszystkie sprawy, w końcu wchodzi do głównej izby. Wita się z wami serdecznie, nie zważając na was, na wasz stan. Obejmuje was, ciesząc się jak dziecko, mówiąc: udało się, panowie. Wiedziałem, że mogę na was liczyć. Mężczyzna zaczyna krążyć po sali, rozmyślając, dumając na głos, jak owo odkrycie przyspieszy odbudowę Sarkalten. Po chwili przystanął, popatrzył na was, pełen radości, mówiąc: ale zaraz, czas na nagrodę. Panowie, niech tylko usłyszycie, co udało mi się wytargować. Padniecie. Otóż tutaj rozwija jeden ze zwojów, przygląda się mu i mówi: otóż udało mi się usunąć wasz dług. Tutaj przybiera dostojną pozę urzędnika, mówiąc: Enochu, Hinriku i Ralfie, to to pismo, które trzymam, a które załatwiłem wcześniej dzięki moim wpływom, oświadcza, że wasz dług względem barona Joachima Klade zostaje unieważniony. Patrzy na was, oczekując jakiejś reakcji, ale jesteście potwornie zmęczeni. Mężczyzna zwija rulon, nakłada na niego specjalną tasiemkę, wręcza go tobie, Hinriku, mówiąc: to jest dokument, który powinniście mieć przy sobie. Jeżeli będziecie chcieli wrócić do waszej wioski, przekażcie go zarządcy. Podobna kopia trafiła już do akt. Panowie, od tej pory jesteście chłopami bez długu. Jednakże pozostaje jeszcze jedna ważna rzecz. Żeby nasz drugi przyjaciel, i tutaj pokazuje ręką na Ralfa, mógł zostać oczyszczony z zarzutów, musimy ubłagać Bernarda, konstruktora, tegoż mężczyznę, wobec którego mieliście okazję wystąpić, wykonując jedno z tych waszych rozlicznych zadań dla Niziołka. To też udało mi się załatwić. Musicie wiedzieć, że jestem wam wdzięczny za to, co osiągnęliście. Widząc po waszym stanie, wiem, jak wiele trudów was to kosztowało. Na opowieści przyjdzie czas nieco później, mamy dużo roboty. Teraz prześpijcie się, a wieczorem musimy jechać w kierunku Bernarda. Margu, to jest czas dla ciebie. Twoja postać, chociaż obecnie jedzie na wozie, myślami sięga w przeszłość. Pytanie, co robiłeś wówczas? Wówczas, to znaczy kiedy? W czasie tej sytuacji, którą opisywałem. To jest retrospekcja, to jest moment, w którym zmęczeni zostaliście przetransportowani z powrotem do rezydencji Olafa Kaze. Nie bardzo zadowolony, nie wiadomo czemu. Staram się ukryć te negatywne emocje, które dostrzega na pewno Enoch. I też ten dokument, który przekazał mi Olaf, niedługo trzymając go w swojej prawej dłoni, gwałtownym gestem rzucam Enochowi w ręce. Widać, że nie jestem zadowolony z tej, w cudzysłów, nagrody. Olaf Kaze wraca po chwili
Wykrzykując jednocześnie przez zamknięte już prawie drzwi ostatnie rozkazy, te drzwi zamyka, mówiąc: panowie, za kilka klepsydr ruszymy ostatecznie załatwić sprawę Ralfa. Ale cóż to, Henryku, wydajesz się być niezadowolony. Nie da się ukryć, prawda? No, miałem nadzieję, że to zmęczenie, ale najwyraźniej nagroda, jaką udało mi się dla was zyskać, nie jest zadowalająca. Czy oczekujesz czegoś więcej? Mów, otwarcie, jestem twoim dłużnikiem. Wydaje się, że zrobiłeś wiele, ale to nie podpisy i papiery, ani rulony nie zdobyły tego, co miało miejsce na bagnach. I tutaj przechodzimy do pewnej rzeczy. Chętnie wysłucham waszej opowieści. Jestem niesamowicie ciekaw, co się stało. Jednakże czas nas goni. Chciałbym załatwić te sprawy jak najszybciej. Widzę po waszym stanie, że zadanie nie było łatwe. I chętnie dowiem się, jakież to zagrożenie czai się tam. Pokazuję ręką daleko w błocie. No, ja przypominam, że miałem truchło jednego ścierwa ze sobą, którego polowałem. Nie wiem, czy mam je przy sobie, czy gdzieś w ekwipunku. Nie. Przypominam ci, Marku, że uciekając z tej łódki przed dotarciem do świątyni, porzuciłeś, zdecydowałeś się porzucić cały ekwipunek, prawie. Aha. Czyli w tamtym wokół, który zabraliśmy, tego nie było. Tak. Pamiętasz ten moment, kiedy wyskoczyłeś z łódki na płytki, na kafelki świątynne. Tak, pamiętam most, który się spalił, wszystko pamiętam. Doskonale. Niestety w tym worku, który ty zabrałeś, były tylko te rzeczy, które masz w ekwipunku. Niestety dowód na istnienie tych stworów przepadł, wchłonięty przez czeluście bagien. Dobra, to w streszczeniu opisałem mu sytuację tych zwierząt, które widzieliśmy swoimi własnymi oczyma i które też na moim ciele pozostawiły ślady, szczególnie ten duży swoim wrednym kosturem. I powołuję się na to, że Olaf nie musi mi wierzyć, ale prosty garnek z chochelką czy łyżką może okazać się znacznie większym sukcesem w odkopywaniu miasta, aniżeli liczne patrole z pochodniami. Olaf, kiedy opowiadałeś mu o tym, był zajęty liczeniem monet, które wyciągnął z sakiewki, z wielkiego dębowego biurka, który stoi u niego w gabinecie. Na moment, kiedy doszedłeś do sedna, do opisu potworów, które cię zaatakowały, zamarł. Jego twarz stężała, przypatruje ci się uważnie i wydaje ci się, że głęboko wierzy w to, co powiedziałeś. Jego twarz, wyrażająca obecnie zmartwienie, jego ruchy, teraz bardziej nerwowe, mruczy do siebie, że jest to sprawa, która może pochłonąć wiele złota i wiele istnień. Widać, że jako administrator tych terenów martwi się już na przyszłość. Po chwili jednak do każdego z was podchodzi, wyciągając w dłoni stosik złota. Oto drobna nagroda. Wybaczcie, że nie ma więcej. Henryku, to jest czyste złoto. To nie jest złoto od nizioła. On nie dał nic. Ja chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za to, co zrobiliście. Informacje, które dostarczyliście, są niezwykle cenne. Chciałbym, że kiedy zakończy się już to wszystko, żebyśmy na spokojnie przysiedli, żebyś opowiedział mi o tym jeszcze raz, a ja to wszystko przekażę dalej. Zamknijmy tylko sprawy z Ralfem. Natomiast to dobrze, tutaj wyciąga... Ale wyciąga na... dalej. Proszę, proszę, mów. Sam powiedziałeś, Olafie, zacny Olafie,
Szanowny panie, że informacje są cenne, ale ja chciałbym też mieć udział w tych informacjach. Chcę, żeby moją nagrodą nie było złoto, ani jakieś dokumenty, ale chcę, żebyś mnie nauczył. Chcę, żebyś nauczył mnie czytać i pisać. Twarz Olafa Kazy wyraża w tym momencie zdziwienie pomieszane z rozbawieniem. Trzyma to złoto, wręczył je śmiertelnie zmęczonemu Enochowi. Ten mechanicznie chwycił je, schował, blado się uśmiechając. Wręczył je również Ralfowi. Ten skwapliwie zagarnął złote monety. Trzyma na wyciągniętej dłoni ów stosik złota, patrzy na ciebie, po czym parsknął śmiechem. Tym samym śmiechem, którym śmiał się, kiedy zauważył was z dziobu drewnianej łódki, kiedy kryliście się w ruinach domu. Uśmiecha się, po czym zauważasz wręcz łzy, które pojawiają się w jego oczach. Śmieje się serdecznie, mówiąc: Hinriku, Hinriku, nie ma sprawy. Jestem twoim dłużnikiem. Pamiętaj, że wiele próśb, które do mnie skierujesz, będę starał się zrealizować z pełną mocą, jak tylko potrafię. Wyświadczyliście mi ogromną przysługę. Ale weź proszę to złoto. Zmarnuje się. Tutaj. Wam na pewno się przyda. Zasłużyliście. Trzyma ponownie złoto na wyciągniętej ręce. Patrząc na twoich ranach, Hinriku, zapracowałeś na nie. Spoglądając mu w twarz, chwytam woreczek, ale dopowiadam wyraźnie, że tylko wtedy nagroda będzie cenna, jeżeli dotrzyma słowa. Dotrzymam. I widzisz, że twarz tego mężczyzny jest szczera. To jest co innego niż Nizioł. U niego zawsze twarz wyrażała wiele tajemniczych emocji. Z tego człowieka czytasz jak z książki. Jest szczery i możesz być pewien, że dotrzyma swojej obietnicy, prędzej czy później. Rozmyślenia twoje, Hinriku, rozmyły się. Jedziesz na wozie, za tobą kilka osób. Oprócz was i Olafa Kaze siedzi również pewien chłop, którego wzięto do pomocy przy pakowaniu materiałów wybuchowych, budowlanych. Jedziecie w stronę domu Bernarda Konstruktora. Wracasz pamięcią do słów, jakie wypowiedział Olaf Kaze. Nie jest zadowolony z tego, że musi uciekać się do przekupstwa. Wydaje ci się, że jest to człowiek, który chociaż obraca się w sferze polityki i niejednokrotnie pokazywał, że potrafi kombinować, nie jest zadowolony, że musi uciekać się do przekupstwa. Jednakże sprawa jest oczywista. Materiały budowlane, które wiezie na wozie, oraz wy, jadący z nim do Bernarda Konstruktora, pozwolą przekonać go, żeby wycofał zarzuty. Dzięki temu Ralf zostanie oczyszczony, wy również, i będziecie mogli normalnie funkcjonować bez strachu przed strażą miejską, bez strachu przed strażnikami barona Klade. Jedziecie i zbliżacie się do znanego wam już wcześniej domostwa. Mieliście okazję przespać się, przeto w momencie, kiedy wychodziliście z kanału tego samego dnia, świtało ledwo co. Natomiast teraz jest już głęboki wieczór, gdzieniegdzie palą się pochodnie, zaczyna się robić coraz ciemniej. Zajeżdżacie przed dom Bernarda Konstruktora. Pozwólcie, że przeniosę was na inną mapę.
Co to się porobiło? No nie. Nie wiem, panowie, co to się porobiło, ale jest jakaś totalna chryja. A zapisałeś, bo to pewnie majstrowałeś, zapisałeś poprzednią? Nie, dobrze, 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 mamy już tutaj. Mamy, okej, uratowane. Tutaj możecie swobodnie powiększyć do 100%. Wiktorze, jak widzisz, jest twój token. Zaraz pozwolę ci nimi sterować. Możesz odświeżyć jeszcze raz, bo ja mam jakąś dziwną mapę. No i ja również. Tak, tak, już pokazuję. Już, chwilkę. Teraz powinno was przenieść do odpowiedniej mapy. Jawohl. Wiktorze, sprawdź, czy możesz swoim tokenem ruszać się. Mogę. Świetnie. Siedzicie na owym wozie. Olaf Kaze zniknął na chwilkę. Na spotkanie wyszedł mu jakiś mężczyzna niosący pochodnie. Jego twarz ukryta jest pod kapturem. Jednakże zauważacie na piersi owego mężczyzny tunikę z wyszytym herbem rodu Kladę. Henryku, zadanie dla ciebie. Ty żujesz słomę, którą znalazłeś tuż przy przewozie. Patrzysz się na ów herb. Powiedz mi, jak wygląda herb rodu Kladę? Rejon Starego Świata, w jakim jesteśmy? Jesteście w Salkalten. To jest Ostland. Natomiast słyszałeś plotki, jakoby ród Kladę wywodził się z okolic Altdorfu, czyli z Reklandu, tudzież z Talabeklandu. Nie jest ci to do końca znane. Powiedz mi, co widzisz po prostu na tym herbie? Herb nie przypomina bardziej typowej tarczy, ale mosiężny pawęż jest zaokrąglony na górze i na dole, a na tym drewnianym tle, który przypomina pewnie lesistość Talabeklandu i obfitość ziemi tego rejonu, pokazany jest gryf, który jest czystym stworzeniem tego przecież rejonu, rzadko spotykanym, ale jakże potężnym i szanowanym. Dobrze, taki też herb zauważacie. Henryku, siedzisz na wozie, czekając na dalszy rozwój wypadków. Zauważasz, że Enoch, śmiertelnie zmęczony, zasnął między jedną a drugą kłodą drewna, moszcząc sobie wyściółką ze słomy. Ralf również przydrzemał. Zamienił z wami kilka słów. Wydawał się być szczęśliwy, zadowolony, że w końcu was widzi. Jednakowoż on również wydaje się być zmęczony. Jego skóra pokryta jest błotem. Ubranie również jest w nieładzie. No, nieco różni się od was. Jego ubranie nie zostało przeprane. Wasze jest już w lepszym stanie po ostatniej przygodzie. Henryku, twój wzrok pada na owego młodzieńca, który został wam przydzielony do pomocy. Zauważasz, że... I tutaj, Wiktorze, opisz swoją postać. Jestem dość wysokim, młodym człowiekiem. Mam ciemnobrązowe włosy, zielone oczy,
Jestem dość zwykłym ubraniu oraz fartuchu kowalskim. Tak, to jest ciekawe. Ten mężczyzna został zwerbowany właściwie przypadkiem. Kiedy wyjeżdżaliście, Olaf Kaze zauważył jednego z chłopów, jednego z kopaczy, który wychodził z warsztatu, gdzie trzymane są narzędzia. Ten przetarł spoconą twarz, patrząc na niego. Olaf Kaze po prostu potrzebował kolejnej osoby do załadunku materiałów budowlanych. Trafiło na owego chłopca. Teraz wydaje się jednak wam przypatrywać z błyszczącymi oczami. Jest podekscytowany. Henryku, coś robisz? Ty, ile masz lat? 17, panie. A na co ci ten fartuch? Cóż, w mojej wiosce, Knickerdorfie, byłem kowalem przez parę lat. Taki młody i znasz się na tym rzemiośle? Cóż, uczyłem się od najlepszych, a tu krasnoludów. Niepozorny. Tutaj, Henryku, troszkę może uderzyło cię owe słowo panie, jako że po sposobie rozmowy z owym młodzieńcem, młodszym nieco od ciebie, wnioskujesz, że również jest chłopem. Jednakże nie pochodzi z terenów Salkalten ani z wybrzeża. Widzisz, że po akcencie obstawiałbyś raczej dalekie strony. Olaf Kazy załatwił. Taki młody i miałeś do czynienia z krasnoludami? Cóż, pewnego dnia przyjechał taki jeden krasnolud, ale cóż, udało mi się go zatrzymać na parę lat, żeby nauczył mnie rzemiosła i pomóc mojej wiosce po stracie dość utalentowanego kowala. A w czym się specjalizujesz? Zbroje? Miecze? No, póki co to tylko naprawiałem, a jeśli chodzi o tworzenie, to tylko narzędzia. No dobra, a w takim razie co tutaj robisz? No, zostałem zmuszony, a może raczej wybrany do pomocy rodowi Klade. W? Odkopywaniu. Nie wiadomo, jakiś domos podobno z płota, w ogóle. Cóż, powiem tak, na początku została wybrana moja siostra, ale była za młoda, nie chciałem jej to oszczędzić, więc to ja wyjechałem. Spoglądając na duży plac, obok którego znajduje się nasz powóz, pytam się Wiktora, czy umie walczyć? No, jeśli brać pod uwagę burdy w tawernach, to można powiedzieć, że trochę. Chodź, młody, zanim zacznie się akcja, potrenujemy. Prowadź. Znakomicie. Znakomicie. Stoicie obok. Widzicie, że Ralf oraz Enoch na chwilkę otworzyli oczy, przypatrują wam się ciekawie. Obok przechodził jakiś mężczyzna, również chłop, prawdopodobnie wolny pracownik, niosąc jakiś ciężki wór. Na tym worze przysiadł, wyciągnął pajdę chleba i przypatrując wam się ciekawie, ów chleb spożywa brudnymi rękoma. Wokół was generalnie nie jest zbyt jasno, zaczyna się już robić coraz ciemniej, natomiast wy ustawiacie się obok wozu i zaczynacie zmagania. Krążycie wokół siebie, oczekując na ruch przeciwnika. Nie każdy z was wykona test zręczności, czyli test inicjatywy. Tutaj, Wiktorze i Marku, drobna uwaga. Ja nie przekazałem tego, ale można używać własnych kości, jeżeli macie tylko taką wolę.
Proszę, mam swoje kości, ale tutaj... Nie, no dobrze, wiesz, że ja rzucam w programie, jak się włączy jeszcze efekt kości 3D, to już w ogóle bajka. Szał, szał. Dobrze. W takim razie oczekuję konkretnych wyników. Zręczność plus K10. Mam 42. 31. Badacie siebie wzrokiem, badacie się ruchem, wykonując drobne gesty i drobne zwody, badacie przeciwnika. W końcu, Henryku, decydujesz się ruszyć do ataku. Co robisz? Przypominam... Pełną parą, 5 na 100! Wow, jest to zwykła akcja. Atak. Zgadza się? Tak jest. Prosty, prawy, sierpowy. Przepraszam, prawy, prosty, nie sierpowy. Wiktorze, czy ty masz umiejętność parowania? Niestety nie. To właściwie nie jest umiejętność, natomiast chodzi mi o uniki. Również nie masz. Nie. Zaskoczenie było ogromne. Zauważasz tego wysokiego, ogromnego mężczyznę o niepokojących oczach. Dopiero teraz zauważasz, że oczy Henryka są różnego koloru. Przeleciała ci gęsia skórka po twarzy. Czujesz zimny pot spływający ci po plecach. Wzdrygnąłeś się i to był błąd. Straciłeś pół sekundy, które wykorzystał przeciwnik. Ruszył do przodu i wprawnym, aczkolwiek nie jakoś szczególnie mocnym uderzeniem powala cię na ziemię. Próbuję się podnieść. Mam wrażenie, czy to jest tylko bardziej taki sparring? Bardziej sparring. Marku, masz jeszcze jedną akcję. Co robisz? Ja przyjmuję postawę obronną. Czyli przygotujesz się do parowania. Zgadza się, bo postawa obronna... Dobrze. Henryku... Dokładnie. Twój przeciwnik, młody chłopiec, podnosi się z ziemi, zaskoczony szybkością. Wiktorze, twoja kolej? Również staram się zaatakować. Rzucaj, proszę. Nie udało się. Twój cios nawet nie musiał zostać zbity. Nie trafiłeś. Henryku? Kolejne mocne trafienie. Nie widzę jeszcze. A, widzę. O Jezu, 5. Henryku, musisz opisać wręcz. Będę od was tego czasu wymagał. Proszę bardzo. Gdy przyjąłem postawę obronną, Wiktor w swoim zniesmaczeniu pod tym pierwszym ciosem ruszył na mnie z całą swoją siłą i niewielką masą. Wykorzystując sytuację, zrobiłem mały unik i podstawiając haka, sprawiłem, że chłopak po prostu wylądował w tym błocie i trawie, płynąc niemalże metr wzdłuż trawy, jeszcze bardziej brudząc swój strój. Znowu leży. Wiktorze, co robisz? Leżysz na ziemi, upokorzony. W ataku złości podnoszę się oraz staram się kopnąć Henryka. Pamiętajcie o rodzajach ataków i akcji, jakie możecie wykonać. Macie rozpiskę na karcie postaci. Proszę o deklarację, czy jest to zwykły atak, czy jest to atak szaleńczy, czy jest to atak celowany i tak dalej, i tak dalej. Jest to atak szaleńczy, ale nie trafiony. Totalnie źle. Opisz to, proszę. Podnoszę się w ataku złości, zamachuję nogą i staram się kopnąć Henryka w udo. Ale niestety jestem zbyt wolny, żeby chociażby go dosięgnąć. Henryku, czas na ciebie. Ponownie łapię nogę, która gdzieś niefortunnie, niekontrolowanie miałaby uderzyć mnie.
Jednak trafiając w powietrze, staje się zwykłym, prostym elementem ciała, które można złapać i ponownie rzucić na podłogę. W tym przypadku akurat na mokrą, zabłoconą ziemię. Trzeci raz leży. Tym razem jednak, kiedy ponownie zostaje upokorzony, nie odchodzę, aby przyjąć postawę obronną, ale wyciągam dłoń, aby pomóc wstać Wiktorowi. To chyba nie ma sensu, co? No chyba raczej tak. Nie nadaje się do walki. Nigdy się nie poddawaj. A jak mam się nie poddawać przeciwko takiemu przeciwnikowi jak ty? Ty masz rękę do walki. Dobra, no to nic nie zrobię, a ty po prostu uderz. Nie, tak nie mogę. No ale zobaczymy, jaką masz siłę. No dobra. Może rzucić bardzo łatwy test? Ja nic nie zrobię. Dobrze, w takim razie nieruchomy cel będziesz miał plus 30 do testu. Opory plus błoto plus brak umiejętności sprawiły, że nawet to okazało się ciosem nietrafionym. Twoja pięść ześliznęła się po barku Henryka. Wiktorze, dostałeś solidną lekcję, jesteś poobijany, dyszysz, czujesz potworne zmęczenie i czujesz każdą kość, ale jednocześnie widzisz poczciwą twarz tego człowieka o przerażających oczach. Twarz jest poczciwa, twarz wyraża, można powiedzieć, serdeczność. Nie jest wobec ciebie wrogi. Podchodzi do was ów robotnik, który przyglądał się walce, klaszcze w dłonie i śmieje się głośno, wypluwając resztki chleba. Widzicie, że ma tylko jeden ząb, cuchnie błotem. Zresztą do tego zapachu zdążyliście się już przyzwyczaić. Klaszcze wam, śmiejąc się i mówiąc, że takiego pojedynku już dawno nie widział. Henryku podchodzi do ciebie i grzebiąc coś w torbie wyciąga glinianą buteleczkę z ciemnym piwem, mówiąc: ha, masz, młodzieńcze, ale z ciebie junak. Miałem na kolację wypić, ale niech będzie twoje zdrowie. Tutaj wręcza ci ową butelczynę. No, bardzo chętnie przyjmuję. Po czym jeszcze raz, śmiejąc się w głos i klaszcząc wam, zakłada swój worek na bark i odchodzi. Powiedz, młody, jak nie masz siły ani woli walki, to co ty chcesz tutaj robić poza odkopywaniem błota? Nie wiem, szukałem jakiejś posady, może kowala. Na tym się znam nawet nieźle. Kiedy tak rozmawiacie ze sobą, widzicie Olafa Kazę, który w milczeniu przypatrywał się w waszej walce. Podchodzi do was uśmiechnięty, mówiąc: ha, Henryku, nie dziwię się, że tak świetnie wykonałeś to zadanie, no z takimi umiejętnościami. Patrzę na was. Twoje, panie. Będę o tym pamiętał, jeżeli tylko będę potrzebował ochrony albo silnorękiego, bądź pewien, że zwrócę się do ciebie. W każdym razie, rozładujemy to. Wiem, że Bernard jest zajęty jakimś ważnym spotkaniem. Nie dowiedziałem się niczego więcej od strażnika, poza tym, że nie możemy tam wejść. Natomiast strażnik przekazał informację. Bernard zgodził się przyjąć ów podarunek i zgodził się rozważyć naszą prośbę. Nie ma na co czekać. Chłopaki, szybko rozładujemy te materiały i wracamy do obozu. Zapraszam na ciepły posiłek. Co się robi, szefie? Henryku, tobie i Wiktorze... Tobie i Wiktorowi jako silnym i żwawym młodzieńcom idzie świetnie. Bez problemu zrzucacie ciężkie bale, układając je na stos. Gorzej jest z Ralfem i Enochem. Oni
wyraźnie są słabsi w tym momencie, wyraźnie są zmęczeni. Praca trwa parę klepsydr. Na zewnątrz zrobiło się już ciemno. Coraz więcej pochodni pojawia się. Niedaleko przeszedł jeden ze strażników barona kladę, zapalając kilka pochodni i zatykając je w specjalnych uchwytach. Gdzieniegdzie zaczyna roić się od komarów. Powietrze jest nieco chłodniejsze. Wieje bardzo korzystny wiaterek, dzięki temu zapach błota i otoczenia jest znośniejszy. Jesteście spoceni, koszule lepią się na was, ale robota jest niemalże ukończona. Henryku, wykonaj test spostrzegawczości i będzie to nasłuchiwanie. Wiktorze, ty również. Jest to poziom przeciętny, bez żadnych modyfikatorów. No to udaje mi się. Właśnie, Marku, widziałem na twojej karcie spostrzegawczość. Kiedy ty, przypomnij mi, wykupiłeś ją? To chyba było z dwie sesje temu. Nie, bo ja muszę sobie to potem... Nie pamiętałem po prostu, okej. To było wcześniej, bo ja potem ci mówiłem, że dokupiłem jeszcze wyostrzone zmysły, które mi dały plus 20 do spostrzegawczości. Jasne, jasne, jasne. Już kojarzę. Już sobie przypomniałem, okej. Wiktorze, ty masz również... Pewien dar. Zgadza się? Czuły słuch. Więc zdałeś bez problemu. W czasie waszej pracy... w czasie waszej pracy, Henryku, zauważasz, że Wiktor jakby na chwilkę przystanął. Słyszysz, widzisz, jak wyciąga głowę. Wiktorze, coś wydawało ci się, że słyszysz. Wydawało ci się, że z daleka wyłowiłeś jakieś dźwięki, jakieś krzyki. Jednak ten dźwięk był na tyle daleki, na tyle słaby, żeby określić kierunek, żeby określić prawdziwość, żeby określić, czy nie był to przypadkiem podmuch wiatru w szczelinie, że tak zwróciłeś na to uwagę tylko przez chwilę. Jesteście, tak jak mówiłem, spoceni. Zrzuciliście ciężkie bale drewna. Przyszedł czas na dwie skrzynki z narzędziami, odrobinę worków z piaskiem i kilka innych materiałów budowlanych, chcąc tym wybuchem dzisiaj, które złożyliście na stercie. Olaf Kaze nie pomagał wam, co prawda, ale przyglądał się i rozmawiał ze strażnikiem. Ów strażnik z herbem na piersi zamieniał z nim kilka zdawkowych słów. Kiedy już rozładowaliście wszystko, na wozie został Ralf i Enoch, którzy układali z powrotem siennik, rozkładali tą słomę wyścielającą wóz, tak żeby wygodnie wam się wracało. Nagle słyszycie ten konia. Po chwili z zaułka wypada jeździec. Jest to jakiś mężczyzna w potarganym, pobłuconym płaszczu, ubrany tak, jakby miał się ubierać w pośpiechu. Zauważacie przerażenie na jego twarzy. Zauważając was, kieruje konia w waszą stronę. Koń wprawnie przeskakuje grudy ziemi. Mężczyzna zbliża się do was. Wzrokiem spogląda po was. Ów strażnik, który wcześniej towarzyszył Olafowi, schował się póki co. Mężczyzna spogląda na was. W końcu jego wzrok utkwił w Olafie Kaze, ubranym jak urzędnik, bogato, całkiem przyzwoicie. Po czym mężczyzna przerażonym głosem krzyczy: Panie! Panie! Atak! Jakieś stwory atakują! Sarkal ten! Z błota wylazły! Widzicie, jak twarz... Oni pewnie jeszcze mają głowy jak ryby, co?
Mężczyzna pobladł, patrzy na ciebie z przerażeniem, mówi: a wy skąd wiecie? Widziałem. A nawet kilkoro zabiłem. Pokaż gdzie. Mężczyzna patrzy na ciebie, patrzy na Wiktora, potem patrzy na Olafa. Przerażony mówi: jak to gdzie? Za mną! Wszędzie są! Wyłażą z błota! Ratujcie się! Głupcy, ratujcie się! Obóz zaatakowany! Wszystko zaatakowane! Z błota wyłażą! Strażników mordują! Ludzi zabijają i pożerają! Uciekajcie! Po czym mężczyzna spina konia i pędzi na złamanie karku. Spoglądając na Olafa, robię krótki skłon. Twoje decyzje, panie. Olaf stoi blady, wystraszony. Nie wie, co powiedzieć. Henryku, czy to te stwory? Tak. Jeszcze bledszy. Te stwory. Ale jeszcze robi się jeszcze bledszy. Patrzy i mówi: czy to możliwe, że ruszając te kanały sprowokowaliśmy je? Nie sądzę, panie. Henryku, to dlaczego teraz? Dlaczego, kiedy osiągnęliśmy taki sukces? Coś... nie mogę w to uwierzyć. Nagle... weszliśmy na ich teren, teraz one wchodzą na nasz. Nagle Olaf zrywa się, mówiąc: obóz. Obóz. Musimy ratować obóz. Wiktorze, Henryku, zostańcie tutaj. Zostańcie tutaj i ostrzeżcie każdego, kto będzie się zbliżał. Pukajcie do tych chat i wołajcie ludzi. Ralfie, Enochu, jedziecie ze mną. Zabieramy każdego, kto się tylko nawinie. Musimy ratować jak najwięcej ludzi. Tam są kobiety. Przecież w obozie są kobiety. Po czym w pędzie wskakuje na kozła. Widzisz, jak bierze, chwyta bat i smaga wołu. Wół rusza. Widzisz również przerażoną twarz Enocha i Ralfa. Przerażony pytam się: Henryk, to co robimy? Dokładnie to, co powiedział pan. Może powinniśmy się sami ratować? Jak oni tu przyjdą, nie mamy szans. Nie, panieku, już widzę, ci się kolana trzęsą. Jestem kowalem, a nie wojownikiem. Wiem. Henryku, wiesz, że ten teren, na którym się obecnie znajdujecie, znajduje się na skraju błota. Kiedy miałeś okazję, podjeżdżaliście tutaj tym wozem, zauważyłeś, że wiele się zmieniło. Ów teren, na którym wcześniej szykowaliście się do porwania Bernarda Konstruktora, został uporządkowany. Widzicie mnóstwo porozrzucanych taczek, materiałów budowlanych. Zauważasz grudy starte ziemi, taczki wypełnione są błotem. Zauważasz również, że o ile wcześniej granica błota, po prostu występowała naturalnie, o tyle teraz zauważałeś wcześniej drewniane zapory, które uniemożliwiały błotu wlewanie się na ten teren. Widać, że prace polegające na odkopywaniu tych terenów i usuwaniu błota ruszyły tutaj pełną parą. Kiedy zastanawialiście się, co dalej, do twoich uszu dobiegł z daleka znajomy dźwięk bulgotania. Henryku, rzuć na siłę woli. Test będzie łatwy, plus 20. Miałeś już z tym do czynienia. Zdany. Chociaż
Początkowo sparaliżował cię strach. Po chwili zacisnąłeś ręce. Poczułeś przyjemny ciężar broni. Tą broń masz na plecach, prawda? Czy gdzie trzymasz ów miecz? Tak, mam go pod ręką. Poczułeś jego znajomy ciężar. I wiesz, że skoro dawałeś radę wcześniej, to dasz radę i teraz. Oby tylko tego grubasa z nimi nie było. A klepsydrę później uciekacie. Na nic zdały się owe zapewnienia samego siebie, że dacie radę. Bestie wychynęły zewsząd. Zauważyłeś, jak w jednym momencie wychynęły z owych ciemnych zakątków, które was otaczały z każdej strony. Były ciche, owo bulgotanie gdzieś tam daleko, natomiast one bardzo cicho przychodziły w waszą stronę. Wychyliły się jak zjawy. Henryku, zauważyłeś najpierw złowrogie błyski iskierek w ciemnych kątach, a potem paskudne rybie pyski. Wiktorze, rzuć na siłę woli. Niezdany. Henryku, ja tutaj przyspieszę troszkę akcję. Sprawa była prosta. O ile ciężar miecza krzepił cię, o tyle rybie pyski i ów smród, który w tym momencie doleciał do ciebie, sprawiły, że i ty zacząłeś się trząść. Było ich zbyt dużo. Otaczały cię. I choć twoje chłopskie, pełne zapału serce być może pozwoliłoby ci walczyć, o tyle gdy zerknąłeś na Wiktora, jak stoi blady, wpatrując się przerażonymi oczami w owe stwory, wiedziałeś, że nic tu po was. Biegniecie na północ. Po chwili zauważasz, że i ta droga jest odcięta. Maszkary spychają was, zaczynają swoją pieśń. Podchodzą ostrożnie. Być może któreś z nich miało już do czynienia z tobą i twoim mieczem. Spychają cię w jedną stronę, spychają cię w drugą. Z północy, z zachodu, ze wschodu. Aż w końcu twoje plecy opierają się o drzwi. Wiktora musiałeś ciągnąć za sobą. Nie był w stanie nawet się ruszyć, nie był w stanie krzyknąć, nie był w stanie nic powiedzieć. Jego szklane oczy wpatrywały się w przestrzeń. Henryku, opierasz się o owe drzwi. Są solidne. I czujesz pod plecami fakturę blaszanych, żelaznych wzmocnień. Wokół ciebie zaczyna roić się od owych stworów, które zdążyłeś już poznać. Informacja dla was, jest to karta o nazwie Fish Lave. Takie oto stwory otaczają was wokół. Nie, drzwi nie są otwarte. Czy mogę spróbować je wyważyć? Niestety, Wiktorze, ty na chwilę obecną musisz wykonać test siły woli, żeby zacząć działać. Nieudany. Dalej stoisz jak wryty. No to zanim one podejdą, to ja spróbuję. Wykonaj test krzepy. Będzie to ułatwienie plus 10, jako że sytuacja jest wyjątkowa. Zdany. Opisz to.
Widząc, jak Wiktor mocuje się z drzwiami, tracę cierpliwość i swoim prawym barkiem, niemalże rzucając się na nie, forsuję je tak bardzo, że Wiktor, próbując po raz wtóry popchnąć je do przodu, wpada do środka, a ja zaraz za nim. Kiedy wpadacie do środka, ty, Henriku, nagle czujesz sztylet na swojej grdyce. Coś silnego przyciska cię do ściany i widzisz spod stalowego hełmu oczy. Oczy wojownika. Wydawało ci się, że jest to niemożliwe, ale wojownik jest wyższy i potężniejszy od ciebie, a jednocześnie wiekowy, stary. Ma długą, siwą brodę, która wymyka się spod owego stalowego czepca. Mężczyzna przyciska ciebie. Wiktorze, ty wpadłeś do środka. Po chwili jednak mężczyzna, nie zwalniając uchwytu na twojej koszuli, kątem oka spogląda, widząc poczwary, które zbliżają się, pędząc w rozszalałym pędzie w kierunku wejścia, które pokonaliście. Nie musiałeś nic mu mówić. On nie zastanawiał się długo. Rzucił ciebie i jesteś pod wrażeniem jego krzepy. Ty, silny mężczyzna, zostałeś rzucony jak szmaciana lalka. Poleciałeś po podłodze. Wiktorze, on ciebie nawet nie musiał odpychać. Ty po prostu uskoczyłeś daleko i padłeś na tyłek, leżąc obok Henrika. Uff, mężczyzna uderzeniem nogi wbił drzwi ponownie na swoje miejsce. One zostały na jednym zawiasie, po czym zauważasz, jak chwyta belkę, która leżała obok i wcześniej prawdopodobnie na noc zapierała drzwi, zaparł je i słyszysz, jak potwory, które was goniły, z charakterystycznym gulgotem oraz pieśnią, jaką udało ci się wcześniej dosłyszeć, walcząc z nimi w ruinach domu, rozpoczynają koncert. Słyszysz, jak w drewno drzwi uderzają ich pazury. Słyszysz, jak zaczynają śpiewać. Słyszysz, jak zaczynają uderzać swoimi małymi, uzbrojonymi w szpony łapkami. Gwardzista obraca się w waszą stronę, trzyma sztylet, który w świetle nielicznych pochodni błyszczy. Czujecie przenikliwy smród ryb, który bije zza drzwi. Gwardzista nie jest nawet blady. Widzisz, że na jego ustach, okolonych siwą brodą, wykwita uśmieszek. Nie wiesz, co to jest za rodzaj uśmieszku, ale wydaje ci się, że gdybyś takiego mężczyznę z takim uśmieszkiem spotkał na polu bitwy, stając z nim twarzą w twarz, wolałbyś zemdleć niż kontynuować walkę. Po chwili obok wpadają dwie kolejne postacie. Są to uzbrojeni pachołkowie. Henriku, wydaje ci się, że jednego z nich kojarzysz. Rzuć test na inteligencję, proszę. Niezdany. Tylko ci się wydawało. Twarz jak każda inna, nie wyrażająca zupełnie nic. Pachołkowie przypatrują się wam, dzierżąc okute stalą pałki. Patrzą na was wyczekująco, spoglądając z trwogą na gwardzistę. Chowam miecz. Gwardzista głębokim basem odpowiada: słuszny ruch. Kim jesteś, chamie? Ty i ten łepek tutaj obok. Czego tu szukacie?
Nie widać było na zewnątrz, co się działo. Ha. Co to w ogóle jest? Gówno z bagien przypełzło. Ile tego jest? Przed chwilą pan Klady pojechał bronić obozu swego, bo podobno cała masa tego szturmuje miasto, wynurzając się z błota. Kto głupcze? Pan Klady? Tak, dobrze słyszałeś. Ach, chamie. Paniczowie Klady rządzą tą miejscowością. Mówisz o tym zarządcy z obozu kopaczy, co tutaj przypełzał i chciał coś załatwić. Nazywa się Kaze. Nawet nie wiesz, dla kogo pracujesz? Widzisz, że gwardzista... Ignoruję jego słowa. Gwardzista chowa sztylet do zdobionej pochewki. Pochewkę przyczepioną ma do wysokich butów. Oprócz tego nie jest uzbrojony. Gwardzista patrzy na was. Podchodzi obok ciebie. Podnosi twój miecz i rzuca go na stół. Mówi do pachołków. Zabierzcie ich do sali głównej. Zabierzcie też sprzęty i zawrzeć mi te drzwi potem. Natychmiast wykonać. Ci bez szemrania wykonują jego rozkazy. Wiktor, jak się czujesz? No cóż, po tym co widziałem na zewnątrz, co chyba mi się żyć chce. Gwardzista tak popycha was, wpychając was do pomieszczenia. Henriku, ty już tu byłeś. Pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Jest to ta sama sala, w której byliście. Zauważyłeś przez otwarte drzwi ów główny salon, wielkie okno, które było wewnątrz. Parę postaci skupionych wokół stołu. Na stole leży jakiś mężczyzna. Gwardzista popycha was przed siebie. Miecz... Mógłbyś trzymać swoje łapska przy sobie. Milcz, chamie. Popycha ciebie dalej. Pachołkowie są obok was i są raczej również przerażeni jak Wiktor. Gwardzista wpycha was do pomieszczenia, po czym patrzy na okno i po raz pierwszy widzisz, jak blednie. Potem wszystko działo się bardzo, bardzo szybko. Kiedy wszedłeś do pomieszczenia, zauważasz jasno oświetloną przestrzeń, kilka stołków, jakieś stoły. Przy samym palenisku, w którym wesoło hula ogień, kilku mężczyzn, jeden leżący na stole i twarz gwardzisty, która jak w zwolnionym tempie obraca się w stronę okna. W tym momencie okno eksploduje. Jeżeli kątem oka zauważasz, jak owo okno wygląda, pamiętasz ową szybę, która... była wielką taflą szkła, największą taflą szkła, jaką widziałeś. Obecnie jest to rząd małych okienek poprzedzielanych drewnianą konstrukcją, pomiędzy którą zostały wprawione szklane gomułki. Daje wystarczająco dużo przeźroczystości, jednak najwyraźniej Bernardowi, konstruktorowi, nie udało się już uzyskać tyle szkła, czy uzyskać takiej tafli jak dawniej. W tym momencie, kiedy spojrzałeś na okno, owo okno eksploduje. Do wewnątrz wdzierają się znane ci już postacie.
Jednocześnie pięć, być może sześć, nie jesteś w stanie zliczyć, rybich stworów z paskudnymi głowami wpada do środka. Nie ma elementu zaskoczenia, nie ma elementu przestoju, jest od razu szarża. Gwardzista odpycha was, po czym chwyta za jednego z pachołków, pcha go do przodu. Drugi, nie czekając na podobne zachęcenie, rusza również. Gwardzista cofa się, bierze opartą o ścianę halabardę i zaczyna walczyć. Jeriku, upadłeś, leżysz na ziemi. Wiktorze, ty przycisnąłeś się do ściany. Walka jest szybka i bardzo krwawa. Dwa stwory o wyglądzie zmutowanych ryb rzucają się na jednego z pachołków, nim ten zadał cios. Widzisz, jak ich szczęki, podłużne pyski uzbrojone w drobne ząbki, wbijają się w bark i w szyję owego mężczyzny, który krzyczy. Trzeci z rybich stworów widzisz, jak wygina się, jakby wrzucając do przodu, jakby chciał krzyknąć. Jednocześnie z jego gardzieli wydobywa się chrząknięcie oraz splunięcie jakąś dziwną substancją. Substancja trafia w twarz owego pachołka, któremu po chwili okrzyk zamiera w gardle. Pachołek zwiotczał, opadł na ziemię i widzisz, jak bestie taszczą go na zewnątrz, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Drugi pachołek zdążył zadać cios. Jeden ze stworów, który próbował go zaatakować, został potężnie raniony okutą żelaźcem pałką. Widzisz, jak ów humanoidalny korpus przewraca się na ziemię. Widzisz, jak potwór mimo wszystko szybko, jakby na sprężynach, wstaje. Jego jeden bark jest zwichnięty. Jednocześnie rzuca się do przodu, plując ową substancją. Gwardzista rusza do przodu również, odpychając owego pachołka, który przerażony teraz wpatruje się, jak jego towarzysz zostaje wywleczony przez okno. Wprawnymi ciosami halabardy przebija jednego ze stworów. Po chwili kolejny z niemalże odciętą głową pada na ziemię. Trzeci, ten, który plunął w pachołka, zostaje wyrzucony na zewnątrz solidnym kopnięciem. Pachołek, stojąc przy oknie, próbuje się ruszyć, ale po chwili jego nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Pada na ziemię. Widzicie, jak z jego ust sączy się ślina. Nie może się ruszyć. Gwardzista stoi zdyszany, patrzy na was przerażonym wzrokiem, mówiąc: pomóżcie mi, musimy to jak najszybciej zablokować. Co robicie? Rzucam się z pomocą, jak tylko to szybko, tak szybko jak to tylko możliwe. Wiktorze, test siły woli. Zdany. Tym razem dałeś radę. Wziąłeś się w siebie, za siebie, chociaż sceny, jakie obserwowałeś, były przerażające. Wykonasz teraz kolejny test siły woli, który rozpatrzymy długo, długo później. Rzuć proszę jeszcze raz. Niezdany. Teraz jednak nie czas na to. Ruszasz do przodu, czujesz, jak odzyskujesz sprawność w nogach i w rękach. Chociaż w głowie masz pustkę i wciąż przerażające obrazy tego, co się dzieje, działasz. Henryku, co ty robisz? Biegnę po swój miecz.
Kiedy Wiktor zaczyna się poruszać, widzicie, że gwardzista wypuścił halabardę i zaczyna przesuwać ciężką szafę, która stoi obok. Ty akurat wróciłeś, dzierżąc swój półtoraręczny miecz. Wiktorze, co robisz? Pomagam gwardziście przesunąć szafę. Choć nie jesteś przesadnie silny i w porównaniu do niego można powiedzieć, jesteś słabeuszem, to jednak dodatkowa pomoc wyraźnie pomogła. Wyraźnie dała rezultaty. Po chwili ciężka szafa przesłania niemalże połowę okna. Narzucone stołki, kawałki drewna taurosują po chwili wejście. Gwardzista opiera się, spocony, dysząc o ową prowizoryczną barykadę. Na zewnątrz rozgrywają się dantejskie sceny. Słyszycie, że prawdopodobnie ów pachołek wyciągnięty z owego mieszkania odzyskał na chwilę mowę. Z jego gardła wydarł się nieludzki krzyk. Po chwili słyszycie odgłosy przypominające rozrywaną materię, odgłosy przypominające konsumpcję zupy. Mogę go dobić? Co chcesz zrobić? Dobić go. Kogo? To słyszycie zza tej prowizorycznej barykady. Natomiast ty zauważasz leżącego pachołka z śliną toczoną z ust. Przy okazji Marek tutaj zaproponował utwór. Wrzućcie go proszę, zobaczmy jak to działa. To ty jako MG musisz wejść do biblioteki muzycznej i wpisać go w zakładce, ten tytuł Battle List to the Strong w zakładce All Music i możesz odtworzyć pierwszy z listy. Dobra, chwileczkę, już to zaraz ogarnę. Dobrze, w takim razie zapętlę to i mam nadzieję, że będziecie w stanie już to usłyszeć. Wy chyba możecie indywidualnie ustawiać sobie poziom głośności, tak? Tak. Ustawcie sobie, proszę. I zapętlcie tak, żeby to cały czas wam grało. Dzięki, Marku. Ja już. Tylko masz to bardzo cicho ustawione. Bo ja chcę mieć bardzo cicho, bo mi głośna muzyka przeszkadza. Wy sobie ustawcie to odpowiednio. Czas na wasze postacie. Diku, wszystko działo się w okamgnieniu. Teraz czas na konkretne działanie. Wbiegłeś, trzymając miecz. Widzisz, jak gwardzista przyciska ową szafę i słyszałeś wyżej wymienione dźwięki dobiegające zza owej prowizorycznej barykady. Nie musisz wykazywać się wielką spostrzegawczością, żeby zrozumieć, że wokół rozgrywają się dantejskie sceny. Wiktorze, ty również gdzieś w oddali słyszysz krzyki, słyszysz charakterystyczny zaśpiew, w którym się już nieco oswoiłeś. Mogę się rozejrzeć po pokoju? Tak, zauważasz owego gwardzistę, uważasz u jego stóp, przesunę go, u jego stóp
leży ów poturbowany pachołek, który nie odzyskuje przytomności. Za tobą zauważasz teraz dwie skulone postacie, przerażone, chowające się za stołem, na którym leży jakiś nieprzytomny mężczyzna. Ów mężczyzna jest ubrany w taką samą jak gwardzista tunikę. Ma na głowie hełm, który pokrywa niemalże całą jego twarz. Zauważasz, co jest charakterystyczne, że jedna z jego rąk jest odcięta, a na jej miejsce leży na takim płóciennym zawiniątku, a na jej miejsce właśnie jest wprawiana w tym momencie, czy w wcześniejszym momencie, był wprawiany jakiś dziwny uchwyt. Szyty złotą nicią przyszywany do skóry, dziwnie montowany. Mężczyzna jest nieprzytomny. Dobrze, a kominek, który jest z tyłu pokoju, ma całe oprzyrządowanie? Co masz na myśli? Co tam widzisz, powiedz mi? No, chodzi mi o takie te widelce do przesuwania drewna, które jest w środku, i uchwytaki, które pomagają przystawić te kłody wrzucone do kominka. Jak najbardziej. Dodatkowo zauważasz małą kłodę i wbity w nią toporek. Obok ustawione w stosik drobne drewno, drobne szczapy drewna. Wiktor, mam pomysł. No co jest? Weź te szpikulce z kominka i zobaczymy, czy to, co stosował pewien gościu, ten starszy mężczyzna na bagnach, to czy poskutkuje tutaj. Weź te dwa metalowe pręty i zacznij uderzać jednym o drugie. A jak to nie poskutkuje, to weź ten hełm z tego gościa na stole i zacznij uderzać jednym prętem o hełm. To powinno przepłoszyć te zwierzęta. Dobra. Podchodzę żwawym krokiem. Poczekaj, daj szansę MG. Sorry. Zauważycie, jak gwardzista rusza pędem, nie zważając nawet na was w tym momencie. Przechodzi przez drzwi będące w waszym położeniu na południu, wbiega tam, porywa ze sobą kilka krzeseł i po charakterystycznym szumie, jakie słyszycie, Henryko, ty pamiętasz, tam było okno, przez które wyskakiwałeś. Wydaje ci się, że ów gwardzista w tym momencie barykaduje owo okno. Kiedy wy wykonujecie swoje działania, gwardzista spocony, tym razem z rozwianą brodą, przebiega dalej, tym razem na północ od was do pierwszego pomieszczenia, w którym się znaleźliście, aby dokładnie pobarykadować okna oraz drzwi. Jednocześnie, kiedy otworzył drzwi znajdujące się tuż za tobą, Henryku, drzwi prowadzące do pomieszczenia, przy którym jest wejście, słyszysz, jak owe stwory, charakterystycznie wciąż śpiewając, dobijają się do drzwi i próbują sforsować okno. Wiktor, nie ma czasu, rób to. Biegnę żwawo do kominka, podnoszę dwa pręty i zaczynam uderzać nimi o siebie tak mocno, jak tylko potrafię. Kiedy podbiegasz do kominka, zauważasz za stołem dwie skulone postacie. Obie należą ewidentnie do arystokratów, do osób wyżej urodzonych, prawdopodobnie do naukowców. Widzisz, że noszą charakterystyczne siwe, plecione, zdobione brody, charakterystyczne stroje. Patrują się w ciebie w przerażeniu. Jeden z nich wydaje się być bardziej kontaktowy, ciekawsko spogląda zza stołu i przypatruje ci się. Drugi widzisz, że jest kompletnie przerażony. Leży za owym stołem, przyciskając jakąś wielką zdobioną skrzynkę, wielkości takiej walizeczki, i mamrocze coś do ciebie. Jednocześnie pod nim zauważasz
kałuże moczu. Bierzesz owe pręty i zaczynasz w nie nawalać. Charakterystyczny dźwięk sprawia, że odgłosy dobijania się słabną. Gwardzista z rozszerzonymi oczami patrzy na was, mówiąc: to działa! Spogląda przez szparę w owej prowizorycznej barykadzie, która chroni okno. Spogląda, patrzy, mówi: odschodzą, odskakują. I wloką resztki tego pachołka. Wiktorze, nie przestawaj. Rozglądam się, czy jest coś jeszcze, co ja mógłbym chwycić i też zacząć uderzać, wytwarzając podobne natężenie dźwięku. Owszem, jest tam parę chwytaków. Chociażby jednym z nich możesz uderzać o miecz. Dźwięki rozchodzą się po pomieszczeniu. Jest tutaj charakterystyczna akustyka. Gwardzista, spoglądając przez szpary w barykadzie, mówi: odeszli, ale trzymają się. Żrą teraz tego chłopaka. Nie podchodzą bliżej, ale i nie uciekają. Gwardzista ściąga na chwilę hełm z głowy. Poprawia swoją bujną, siwą fryzurę przewiązaną rzemieniem. Dzięki temu jego włosy pod hełmem są w jakimś takim ładzie. Widzisz, że jest potężnie umięśniony. Jego twarz, jego ręce, aż do wysokości łokci, noszą ślady wielu potyczek, drobne rany, mnóstwo blizn. Tunikę z herbem rodu Klade, która wisi na nim, opina go bardzo mocno, jest teraz przykrzywiona. Widzisz, że część tej tuniki jest ubabrana jakąś posoką, absolutnie nie przypominającą ludzkiej krwi. Jest nieco bardziej zielonkawa i strasznie śmierdzi. Gwardzista, widząc to, ze wstrętem zrywa ową tunikę. Pod spodem zauważacie pancerz z dobrze wyprawionej skóry. Gwardzista patrzy na was, mówiąc: słuchajcie, nie wiem, kim jesteście. Podejrzewam, że przybyliście z tym Kazy, tak? Patrzę na was wyczekująco. Odpowiedzcie mi, do cholery. Po co te nerwy? Człowieku, chyba zdajesz sobie sprawę, co dzieje się na zewnątrz. Człowiek, ale może to już nie chamie? Szybko zmieniasz decyzję. I nie czekając na jego odpowiedź, wyciągam prawą rękę, której ściskam rękojeść swojego miecza skierowanego w dłoń, w dół, czekając odpowiedzi, czy również chwyci, wykonując sojuszniczy gest. Sojuszniczy? Co masz na myśli? No, jak tam rycerz wyciąga miecz, broń swoją, podając drugiemu, to tak chwytając razem jedną rękojeść, wyrażają chęć wspólnej walki przeciwko jakiemuś wrogowi, zawieszając tymczasowo niezgodę czy osobiste niesnaski. Widzisz, że gwardzista podchodzi bliżej. Patrzy się na ciebie, patrzy się na Wiktora, mówi: he, chłop z mieczem. Jako żyje, tak jeszcze tego nie widziałem. Ale jego ogromna łapa zaciska się na rękojeści miecza, który trzymasz. Jak i pewnie też nie widziałeś ludzi z rybimi głowami.
Jako żyję, widziałem dużo dziwów. Widziałem zwierzoczłeków. Widziałem mutantów. He. Widziałem nieumarłych. Walczyłem z nimi. Ale tych poczwar... nie. W każdym razie, i tutaj pokazuję palcem na zachlapaną posoką tunikę, wiem już, że można to zabić. Kim jesteście? Odpowiedzcie. Przybyliśmy tu dokładnie z tą osobą, którą wcześniej wymieniłeś. W celach pertraktacji sprawy oskarżeń o naszego brata. Do twojego pana. Mojego pana? Czy wiecie, komu służę? Ja, tutaj mężczyzna bije się w potężną pierś, jestem zaufanym strażnikiem i gwardzistą rodu Klade, władców tej mieściny. A patrząc tutaj na was... Tak, słyszałem o was. To wy jesteście tymi chłopami, którzy uciekli z obozu i którzy wynajmowali się temu pokurczowi na mieście, tak? Biorąc pod uwagę pokurcza, to są, śmiejąc się, wielkie słowa. A, to wy. No, muszę przyznać, że wśród chłopstwa podobno krążą o was legendy. No, kilka razy jak w karczmie byłem, słyszałem, jak mówią o jakichś chłopach, co to uciekli i porzucili łopaty na rzecz mieczy. Jak widać, skutecznie, prawda? Mogę powiedzieć tylko, że los mi was zesłał. Jestem, jak już wspomniałem, gwardzistą rodu Klade. A teraz musicie zrozumieć powagę sytuacji. Gdyż ten młodzieniec, który leży na stole, to jest panicz Arlin Klade. Docierają do was te słowa. Wiktorze, rzuć na wiedzę Imperium. Zdane. Tak jest, o ile twoim bezpośrednim przełożonym zawsze był Joachim Klade, o tyle wiesz, że ów baron Joachim Klade miał dwóch braci. Arlin jest najmłodszym bratem. Poniekąd jest to również twój właściciel. Henryku, ty wiesz, że Arlin Klade to ów dziecię mężczyzna, ów dzieciak, który pamiętnego owego czasu wjechał na koniu do waszej wioski. I został okruty. I tak. I wiesz również, pamiętasz o tym, że ów dziecię mężczyzna w niedawnym zdarzeniu został otruty. Gwardzista pokazuje na niego, mówiąc: sprawa jest bardzo delikatna. Wybraliśmy się tutaj w tajemnicy. Słyszeliście pewnie, że Arlin został ranny zatrutym bełtem. Wyłaźcie tam za tego stołu. Bezpiecznie jest na razie. I tutaj zauważasz, jak dwie postacie wychylają się zza stołu. Co to za kałuża pod stołem? Jeden z tych mężczyzn, ten, który na dźwięk twoich słów skulił się jeszcze bardziej, poznajesz go bez problemu. Jest to Bernard Konstruktor. Ów mężczyzna, którego mieliście wcześniej złapać. Jest o połowę niższy niż normalnie. Tak bardzo się kuli. Jego
Jego spodnie są zabrudzone. Bije od niego zapachem, zapach strachu i zapach moczu. Ściska zdobioną, pokrytą srebrną blachą walizę w obu dłoniach. Przyciska ją do siebie, jakby chciał ją chronić. I z przerażeniem lustruje okolice. Ku twojemu zaskoczeniu, drugi mężczyzna jest ci dobrze znany. Raczej ciebie nie poznał, wpatruje się w ciebie, w Wiktora, w gwardzistę. Wygląda na to, że też jest przerażony, ale jego wzrok wydaje się być bystry. Natomiast ty kojarzysz go, a nawet miałeś okazję ratować mu życie. Pamiętasz go? To nie jest ten, co był na polowaniu? Dokładnie, to jest medyk. On patrzy na ciebie i twój jego wzrok ześlizguje się po tobie. Ha, ten głupiec nawet nie zapamiętał osoby, która uratowała mu życie. Biorąc pod uwagę to, jak się wtedy zachował, to nawet tego bym się nie spodziewał po nim. Ci dwaj mężczyźni wychodzą zza stołu, przypatrując się wam. Medikusowi kłaniam się w półpas i ironicznie witam pana zdobywcę zielonych głów. Zauważasz, że miejsce, że strach zostaje nagle zastąpiony przez dumę. Medikus wypina pierś do przodu, od razu staje się wyższy. Z jego twarzy znika strach, a pojawia się chełpliwość i duma, mówiąc: a, chłopie, rozumiem, że o mnie słyszałeś. To nawet już kmiotki o mnie gadają. Nie da się ukryć. Ha. Ów drugi kuli się za stołem, właściwie nawet nie do końca za niego wychodząc. Jego wykonane ze skóry trzewiki wciąż stoją w kałuży moczu. Wciąż dotykają owego moczu. Wiktorze, co robisz? Rozglądam się po pomieszczeniu, żeby znaleźć gdzieś, gdzie mógłbym usiąść. Obok ciebie jest jedno, dosłownie jedno ocalałe krzesło. Reszta została użyta do konstrukcji barykady. Siadasz. Medikus podchodzi do leżącego na stole Arlina Kladę, zaczyna coś przy nim grzebać. Odchyla mu głowę, sprawdza coś. Po chwili patrzy na gwardzistę. Jego chełpliwość, jego ego zaspokojone na dany moment odeszło. Dalej pojawia się strach. Medikus mówi: co się dzieje na zewnątrz? Kim były te stwory? Co to za zamieszanie? Kim są te stwory, panie? Nie były, kim są. Jak to? To one dalej tam są? Pokażcie mi je, muszę je zobaczyć. I tutaj medikus... Będą tak długo, aż w końcu nie pozbędziemy się ich. Ale żeby się ich pozbyć, potrzebujemy ludzi, odważnych ludzi. A takich odważnych ludzi potrzeba nam, uzależniając ich od decyzji obecnego tutaj pośród nas konstruktora. Tutaj Bernard, konstruktor, na dźwięk swojego imienia jeszcze bardziej, o ile jest to w ogóle możliwe, skulił się w sobie. Nagle powstał, wyprostował się nieco, patrzy na ciebie, mówi: poznaję cię! To ty! To ty, bandydo, napadłeś mnie wcześniej z tymi swoimi chłopami. Czego tu chcesz? Przyszedłeś mnie zabić? Dokończyć dzieła? Zaczyna się cofać w stronę ogniska. A dziś uratowałem ci życie. Ale nie tylko właściwie tobie, ale wszystkim, którzy są tutaj obecni, prawda?
Gwardzista przysłuchuje się waszej rozmowie, po czym kiwa głową, mówiąc: prawda, Lito, gdybyście nas nie ostrzegli tym nagłym wtargnięciem, no pewnie bestie zaskoczyłyby nas. Nie mamy złych zamiarów, panie Bernardzie. Mamy tylko jedną prośbę w zamian za uratowanie życia. Mojego życia? Moje życie trzeba uratować. Jestem cenny, jestem potrzebny. Udowodnij to. Co? Co? Co mam udowodnić? Jestem Bernard Konstru... Mężczyzna jest oburzony, aż go zatkało. Jeżeli twoje życie jest bardziej cenne niż życie zwykłego kniota, to czemu go nie wypuścisz, wycofując swoich zeznań? Co? A, tego. No to sprawa załatwiona jest, tak? Podpisz. Co mam podpisać? Dokument sprawa... napisz, wiem, że umiesz. Napisz i podpisz na piśmie od ręki, że on jest wolnym człowiekiem, a ja od ręki zapewniam ci bezpieczeństwo. Nie. Ty, Wiktorze, ty wciąż generujesz ów dźwięk. Przypatrujesz się całej sytuacji. Henryk rozmawia z Bernardem. Do waszych uszu dociera coś nowego. Ów zaśpiew stworów na zewnątrz, charakterystyczny skowyt, jakby zaczyna się nasilać. Gwardzista dopada do barykady, patrzy, mówi: skończyły żreć, śpiewają teraz, jakieś poruszenie jest. Wypatrują, są przepłoszone, ale i zbliżyły się nieco. Przyzwyczaiły się do tego dźwięku. Wiem, co się dzieje. Zbliża się ich szef. Ich szef? To jest coś gorszego niż one? Jest coś gorszego niż one. Jest wolny, tak samo śmierdzi, ale jest znacznie silniejszy. Zupełnie jakbyś porównał tego Wiktora, który stoi obok mnie, do siebie. Gwardzista kiwa ze zrozumieniem, patrząc. Ale przecież to mężczyzna potrafi utrzymać broń. Nagle Bernard wpada. Jak zabijesz grubą rybę, to reszta ucieknie. Cenna informacja. Jak cię zwą w ogóle? To nie ma znaczenia. Dla mnie ma. Chcę wiedzieć, przy kim mogę zginąć. Nie zginiesz, a ja chcę pismo uwalniające mojego brata. Bernard nagle jakby ożył, mówi: są tutaj? Idą? Ha! Przerażony nagle wpada na pomysł. Chcesz pismo? To uratuj mnie. To ocal moje życie. Ocalisz mi życie, to napiszę papier. Ha, proste, co? A jak nie, to ten łobuz zgnije. Tak samo jak ty. Zapomniałeś o jednej rzeczy. Jakiej? Jak zginiesz, to twoje zeznania stracą prawa. Nie, bo już złożyłem. Wystarczy je tylko wycofać. Ha. Chcesz mnie? Chcesz ten papier? I chcesz, żebym napisał zeznania? Odwołujące to wszystko? Musisz mnie ocalić. Ha, 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 ha. Głęboko wzdychając, spoglądam na gwardzistę. Wiktor nagle coś tam do ciebie mówi, Henryku. A może po prostu zmusisz go do podpisania tego papieru? Wiktorze, szepcząc do niego, rozejrzyj się.
Nawet jeżeli nie te ryby, to zdąży mnie wykończyć gwardzista. Zrozumiałeś? Tu nie chodzi o mnie, ale o naszego brata. O mojego brata. No dobra, zostawiam to tobie. Zauważycie, że Medicus wyciąga wielką skórzaną torbę. Torba została stworzona z skóry jakiegoś egzotycznego stwora. Przynajmniej wy, mając od czasu do czynienia ze skórą, takiej skóry charakterystycznej, jakby pancernej wręcz, z guzełkami takimi, to nie widzieliście. Owa skóra jest zdobiona. Znajdują się tam również drogie kamienie. Ta torba otwiera się. Medicus zaczyna grzebać. Słyszycie brzęk szkła oraz glinianych pojemniczków. Po chwili Medicus wyciąga flaszę. Zauważacie go. Wysoki mężczyzna w owej szacie, troszeczkę poplamionej krwią, wyciąga jakąś flaszę, przygląda się jej, czyta napis na niej, sylabizując wargami ów napis, po czym gwałtownie miesza ową substancję, otwiera korek i bierze solidnego łyka. Po chwili odkłada butlę. Widzicie, że na jego twarz przywracony jest rumieniec, że jego twarz stała się bardziej rumiana. Po chwili wyciąga drugą butlę, podchodzi do Bernarda i siłą niemalże wciska mu w gardło drugą fiolkę z dziwną cieczą. Tamten chciał protestować, czy mówi, że co ty, chcesz mnie otruć? Ale tamten gwałtownie wpycha mu niemalże tą fiolkę w gardło, wlewa ciecz. Po chwili Bernard nieco się uspokoił. Wygląda na to, że stał się nieco senny. Usiadł sobie w kuckach, opierając się o ścianę, ale wciąż kurczowo trzymając ową zdobioną walizę. Za dużo mu nie wlewaj, bo znowu wyleje. Medicus patrzy, spojrzał tylko na ciebie przez chwilkę, po czym podchodzi do leżącego na stole Arlina, bierze igłę, przez którą przewleczoną cieniutką złotą nić i zaczyna dokańczać szycie. Widzisz, że łączy dziwny, zdobiony stelaż pokryty złotem, srebrną blachą. Jest to jakiś stelaż, jakiś gwincik, łączy go z specjalnym skórzanym mankietem, który wygląda na to, że został niemalże przyklejony do owego kikuta. Obszywa go złotą nicią. Gwardzista podchodzi, mówiąc: gdyby chodziło tylko o moje czy wasze życie, wybaczcie, ruszyłbym choćby teraz walczyć z tymi pokrakami. Ale zrozumcie, mnie obowiązuje przysięga, a ja, tutaj ponownie uderza się w pierś, przysiągłem chronić tego oto młodzieńca. Pamiętajcie, to jest Arlin Kladę, a o ile dobrze pamiętam, plotki, które krążą wokół was, to oboje jesteście z Ermuzu, tej wioski tutaj, tak? Nie obydwaj. Ja pochodzę z Kunkerdorfu. To jest dużo dalej niż... Czyli i tak nie pomyliłem się. Otóż chyba nie muszę wam tłumaczyć, że Arlin Kladę jest waszym panem, a wy jego sługami, jego poddanymi. Czy wam się to podoba, czy nie? Ja chcę, żebyśmy pomogli tobie uratować ich. Czy wam się to podoba, czy nie? Macie obowiązek go bronić. Nie wiem, jak to zrobimy. Nie mam pojęcia. No ale to ty tu jesteś weteranem pola bitwy, a nie my. Najważniejsze,
to przetrwać. Jeżeli te poczwary nie rozlazły się wokół i wytrwamy odpowiednio długo, niedługo wieści o tym powinny dotrzeć do moich ludzi. Jeden z nich jest wtajemniczony w wyprawę Arina. Wie, gdzie Arlin jest i podniesie odpowiedni rumor. A wtedy możemy być pewni, że bracia Arlina, nasi panowie, z całą swoją mocą uderzą na to miejsce. Problem w tym, żeby wytrzymać tak długo. No, z tego co wiem, to nie jest zwykły domek, prawda? Te słowa kierujesz do kogo? Do gwardzisty. Gwardzista wzrusza ramionami, mówiąc: dom jak dom. Co w nim takiego niezwykłego? No zapytaj się konstruktora. No niestety zauważasz, że konstruktor zasnął. Śpi. Jednocześnie słyszysz, jak z brzękiem owa waliza, którą trzymał, pada na ziemię, zsuwa się na drewnianą podłogę i otwiera się. Wewnątrz... Spoglądając na gwardzistę, pytam, czy miałbyś przeciwko, abyśmy tam zajrzeli? Wzrusza tylko ramionami. Wewnątrz zauważacie... coś dziwnego. Zauważacie dłonie wykonane z drogocennych metali. Zauważycie również gwint. Wydrążenie na gwint i domyślacie się. Są to końcówki owej protezy, jaka jest montowana. Medicus przygląda się temu, co wypadło z owej zdobionej w walizy. Patrzy na was, mówiąc: nie było innej możliwości. Musieliśmy amputować dłoń, gdyż baliśmy się, że trucizna przeniknie dalej i zabije panicza Kladę. Ten oto głupiec podjął się wyzwania stworzenia odpowiednio dobrego sprzętu dla panicza Kladę, ale ze względu na zamachy, ze względu na zagrożenie tymi zamachami i obecność wrogów, musieliśmy zrobić to wszystko w tajemnicy. Gorszego dnia nie mogliśmy wybrać. Henryku, Wiktorze, słyszycie, śpiew zamiera. Czy mogę wykonać test na nasłuchiwanie? Nie, nie ma na razie takiej potrzeby. Tam się ona spostrzega w część, spoglądając przez szybę. Możesz spojrzeć, obok stoi gwardzista, mówiąc, że jest jakieś poruszenie, że zaczynają się rozpierzchać i kładą się na ziemi, kulą się niemalże. A widać tego grubasa? Nie ma na razie żadnego grubasa. Ile potrzebujecie czasu? Nie. Gwardzista skrobie się po głowie, po czym na tą głowę nakłada hełm, mówiąc: nie wiem. No problem w tym, że nie wiem, gdybyśmy za długo nie wracali, to mieli tutaj sprawdzić. Ale myślę, że ta informacja dotrze do nich prędzej czy później o ataku. Jak to wyglądało tam na zewnątrz? Atakowali tylko to miejsce, czy więcej? Znacznie więcej. A informacja niemal natychmiast poszła dalej. No, powiem tak. I mam nadzieję, że się nie mylę. Że to kwestia niedalekiej przyszłości. Największym problemem jest, żebyśmy do tej przyszłości dożyli. Moje życie
nic nie znaczy. Wybaczcie, chłopie, nie wiem jak się do ciebie zwracać, ani do ciebie, młodzieńcze, ale wasze życie też jest niewiele warte. Nawet ten tam, Felcher, niewiele dla mnie znaczy. Widzicie, że medico skrzywi się. Ani ten tam, zemdlony. Jedyne, dlaczego żyje, to w młodzieniec. Obyśmy wytrwali w tym budynku na tyle długo, aby uchronić jego życie. Wiktorze, połam te krzesła, które się ostały. Jest to właściwie jedno krzesło, na którym Wiktor siedzi. Wiktorze, twoje ręce zaczynają już mydleć od tego ciągłego nawalania w pręt o pręt, tak? O te specjalne końcówki. W takim razie wstaję, rzucam prętami o ziemię i staram się nogami połamać krzesło. No, zrób test krzepy. Nie wychodzi. Robisz to tak nieudolnie, że krzesło ciśnięte zbyt mocno o ścianę rozlatuje się na drobne kawałeczki. No i pochodnie szlak trafił. Kawałki drewna macie, gorzej z zapłonem. Gwardzista patrzy na was, podchodzi do owego chłopa, owego pachołka leżącego na ziemi, patrzy na niego i mówi: medicus, zerknij no tu, przydałaby się nam kolejna para rąk. Medicus przerywa szycie i podchodzi. Widzicie, jak z niezdrowym zainteresowaniem zaczyna przypatrywać się owej osobie. Przewraca ją na plecy, zaczyna badać. Gwardzista podnosi swoją halabardę, sprawdza, czy ostrze mocno siedzi na drzewcu, po czym podchodzi do ciebie, mówiąc: a ty, młodzieńcze, zwraca się do ciebie, Wiktorze. A ty, młodzieńcze, uzbroiłbyś się. Przydasz nam się. Masz jakiś miecz? Maczugę? Kawałek drewna? Cokolwiek? Wiktorze, co zauważasz? Zauważasz toporek do drewna wbity w niewielki fragment, to jest niewielki pieniek. Ten toporek znajduje się przy palenisku oraz zauważasz leżącą na ziemi okutą stalową pałkę. No, w takim razie biorę pałkę, ponieważ jest najbliżej. Dobrze. To jest kawał solidnego drewna, na końcu obity z jakąś blachą. Dodatkowo wbito w nie kilka gwoździ. Jest ciężka i przyjemnie leży w dłoni. Widzisz, że nie jest to zbyt fachowa robota z twojego punktu widzenia. Można by było to zrobić lepiej. Widzę, że jakaś totalna melepeta robiła tą pałkę. I w tym momencie śpiew bestii podnosi się. Podnosi coraz bardziej i coraz bardziej. A wy wiecie, że na zewnątrz dzieje się coś niedobrego. Dobrze? Mała przerwa. Ów zaśpiew zmienił się. Jest teraz wysoki, charczący. Gwardzista przypada do barykady przykrywającej okno i kiwa głową. Jako żyje, takiej bestii to ja żem jeszcze nie widział.
Henryku, co robisz, Wiktorze? Czas działać. Ja podbiegam pod okienko i patrzę, co widzi. Ja ty, Wiktorze? Ja w tym czasie próbuję dowiedzieć się, co się dzieje na zewnątrz. Czyli oboje podbiegacie do okna. Zauważyliście, że Medicus odciągnął owego pachołka. Pachołek wciąż pozostaje nieprzytomny. Medicus roztwiera ponownie tą torbę wykonaną z dziwnej skóry, wyciąga jakieś flasze i próbuje w swoich sił. Póki co wszystko, czego próbuje, zawodzi. Pozbiegacie do barykady chroniącej okno. Zauważacie charakterystyczny obrazek. Widzicie mnóstwo potworów o humanoidalnych kształtach, tych drobnych pokurczy z rybimi pyskami wyposażonymi w rzędy zębów, które jeden po drugim padają na ziemi, wyglądają jak przerażone. Z tyłu za nimi krąży coś wielkiego. Widzicie jedną, dwie, po chwili trzy bestie. Ogromne, większe od Henryka, a nawet od owego weterana, który stoi. Macie zresztą obraz tychże bestii na drugiej karcie, jaką wam przedstawiłem. Korzystając z tej karty, Henryku, może nie, Wiktorze, ty widzisz bestię po raz pierwszy. Masz przykład na karcie. Opisz ją. Ma 2,5, może nawet więcej metra. Jest to fiszwer, tak? Tak jest. Dość umięśniona istota z harpunem, czy też kosą wykonaną jakby z jakiegoś kruszcu, może obsydianu lub jakiegoś zwykłego kamienia. Zaś głowę ma podobną odrobinę do rekina, które górna płetwa została zakolczykowana złotymi pierścieniami. Zauważasz, że za ową bestią podąża kilka innych, podobnych. Nie odzywają się, bezgłośnie otwierają swoje rybie pyski. Zauważasz, jak pokurcze, fiszlawy kulą się przy nich. Zauważasz również, jak fiszwery podchodzą do resztek rozwłóczonych wszędzie, resztek pachołka, którego wyciągnęli z waszego pomieszczenia. Zauważysz również, że kilka fiszlawów owych pokurczy przyciąga jeszcze jakieś zwłoki. Jesteś świadkiem, zarówno ty, Wiktorze, jak i Henryku, potwornej uczty. Owe glewie, kościane glewie, przyozdabiane makabrycznymi pamiątkami, ruszają do akcji. Wprawnie rozczłonkowują owe ciało. Po chwili potwory, nie jedząc nawet, nie mlaskając, po prostu wkładają kawałki poćwiartowanego człowieka w swoje rybie pyski. Aby sprawdzić test strachu, trzeba wykonać test siły woli, o ile dobrze pamiętam, tak? Czy odporności? Siły woli według mnie. Siły woli. Każdy z was wykona ten test. Nie wychodzi. Zasada jest jedna, jeśli chodzi o punkty szczęścia. Niekoniecznie zmuszam was, żebyście użyli go teraz, ale jest tak, że mamy tylko jeden punkt szczęścia na sesji. No, ja nie wykorzystam. Dobrze. Dobrze. Konsekwencje tego rzutu będą rozpatrywane później. Ku waszemu przerażeniu zauważacie, jak ciało owego nieszczęśnika, rozczłonkowane glewiami, znika. Resztki, które pozostały, owe wielkie poczwary, odchodzą, po czym
pokurcze rzucają się na owe resztki, walcząc między sobą. Po chwili jednak zauważacie coś jeszcze bardziej charakterystycznego. Fiszwery, ogromne, potworowate straszydła, trzymające i dzierżące broń drzewcową, również padają na ziemię, oddając niemy pokłon. Henryku, Wiktorze, słyszycie, jak coś ciężkiego zbliża się od strony północnej. Zbliża się do drzwi, przez które wpadliście jeszcze niedawno. Na zewnątrz panuje niczym nieprzerwana cisza. Co robicie? Rzucam pomysłem, że może powinniśmy zabarykadować drzwi stołem. Henryku, co ty robisz? Poważnie? Nie no, poważnie to może nie. Medyk podnosi się z klęczek, mówiąc: nie wiem. Nie jestem w stanie teraz stwierdzić, jak mam go uleczyć. Żyje, ale się nie rusza. Po czym podchodzi do paleniska, przyciska nogą ową kłodę drewna, która tam stoi, i wyrywa toporek, mówiąc: ja, pogromca orków i innych stworów, pokażę wam, jak się walczy. Widzicie zmianę w jego zachowaniu. W ogóle wydaje się być butny, pełen energii, jak doświadczony wojownik, a nie jak medicus, znający się na szyciu i łataniu. Widzicie też niezdrowe rumieńce na jego twarzy. Nie wygląda na pijanego, nie zatacza się, a jednocześnie jego oczy wydają się być szkliste, błędne. Henryku, słyszysz, jak coś ciężkiego zatrzymuje się przy drzwiach. Kłoda się dobrze pali w palenisku? Kłoda nie pali się, kłoda stoi obok paleniska. Ale coś, co można chwycić z paleniska i przerzucić do pokoju, żeby podpalić to, co barykaduje drzwi. Albo same drzwi nawet. Znajdziesz na pewno jakąś płonącą żagiew. No to bardzo chętnie ją tam podrzucę. Wiktorze, w jaki sposób pomagasz? Przygotowuję się do jakichkolwiek poleceń od strony gwardzisty albo Henryka. Zauważacie, że gwardzista wprawnie ocenia sytuację, po czym opiera swoją halabardę i wprawnym uderzeniem łamie ją w pół. Dzięki temu, zamiast broni drzewcowej, ma coś, co ujdzie jako toporek z ostrym końcem. Mruczy do ciebie, mówi: w takiej ciasnocie to nie na wiele mi się przyda. Henryku, ty podchodzisz z płonącą żagwią. Zauważasz drzwi zaparte od wewnątrz potężną belą drewna, no ale zauważasz, że chociaż bela drewna i drzwi są suche, są z suchego drewna, okute stalą, no to jednak podpalenie od otrzymanej w ręku płonącego kawałka drewna raczej nie jest możliwe. A chociaż przez szczelinę na dole drzwi wypuszczenie trochę dymu? Myślę, że będzie możliwe. Co robisz? No chcę tak właśnie, przyduszając jakimś materiałem troszeczkę żagiew na podłodze,
upozorować pożar wewnątrz, aby trochę poddusić tego, kto jest po drugiej stronie drzwi i może zniechęcić do ich forsowania, przepraszam. Wiktorze, co robisz? Nadal jestem gotowy na wszelkie polecenia. Gwardzista Wiktorze stoi obok ciebie. Opiera ci swoją potężną rękę na ramieniu, mówiąc: cokolwiek ty zrobisz, młodzieńcze, najważniejsze, żebyś nie obracał się do przeciwnika plecami. Rozumiesz? Tyle to każde dziecko wie. A właśnie, powiem ci, że w wielu bitwach walczyłem. I wiele osób zapomina o tym. A nie ma niczego gorszego dla prawdziwego mężczyzny niż blizna na plecach, świadcząca o tym, że obrócił się w stronę przeciwnika. Dziękuję za radę. Albo o tym, że przyjaciel wsadził mu nóż w plecy. To nie jest lekki świat. Henryku, stoisz i próbujesz kombinować. Odrobina dymu wydostaje się na zewnątrz, kiedy drzwi eksplodują. Wbijają się do środka. Dosłownie. W czasie, kiedy przykładałeś ową żagiew, zobaczyłeś nagle deszcz iskier. To wszystko trwało chwilę. Drzwi niemalże przełamane w pół wpadają do środka, wzbijając iskry, roznosząc płonące kawałki drewna wokół. Do środka, niczym rzeka, wdziera się fala drobnych postaci z ząbkami. Ku twojemu przerażeniu zauważasz coś. Na zewnątrz panuje mrok, jednak te latające iskierki rozświetlają jakąś postać. Postać tylko z grubsza przypominającą owe wielkie fisz. No, fisz, przypominający fisz. Fiszwera. Urwało mnie? Tak, urwało cię. Ta postać, którą widziałeś, tylko z grubsza przypominała tego fiszwera. Zobaczyłeś kątem oka, zobaczyłeś w tym niewielkim blasku wzbitych w powietrze drobin płonących. Natomiast to, co zauważyłeś, zmroziło ci krew w żyłach. To coś było potężniejsze, dostojniejsze, biła od tego jeszcze większa aura. Jeżeli, aura grozy, jeżeli przed czymkolwiek fiszwery miałyby klękać i składać mu pokłon, to właśnie przed takim stworem. Stwór wycofał się, a za nim, zza jego pleców, wdziera się do pomieszczenia horda drobnych istot wyposażonych w paskudne ząbki. Wiktorze, ty jesteś w drugim pomieszczeniu, słyszysz rumor. Gwardzista, ściskając broń, rusza do przodu. A ja po wybuchu nic nie płonie? Kawałeczki drewna tylko tlą się, dając odrobinę światła. Rzuty na inicjatywę poproszę. Trzydzieści dwa.
46. W takim razie ja sprawdzę ich inicjatywę. Drobna uwaga. Inaczej niż było w walce treningowej, przed przystąpieniem do akcji nie rzucacie najpierw, tylko deklarujecie, jaką konkretnie akcję chcecie wykonać. Przypominam akcje, jakie są akcja zwykła, czyli tam zwykły atak, atak szaleńczy, atak ostrożny, wycelowanie, potem atak i tak dalej. Pamiętajcie, macie dwa ruchy i możliwość skorzystania z tych dwóch ruchów. Możecie tylko raz zaatakować. Dobrze? Tak się możemy umówić? Pewnie. Bestie są szybsze, Henriku. Zanim zdążyłeś zareagować, dwie poczwary rzucają się już w twoją stronę. Atak pierwszej. I atak drugiej. Troszeczkę w panice, troszeczkę zaskoczony całym tym hukiem, cofnąłeś się mimowolnie. To był odruch, który uratował twoje ciało. Tuż przed tobą, w szaleńczym ataku, zamykają się dwie paszczęki uzbrojone w zęby. Do twoich nozdrzy doleciał smród. Widzisz te paskudne oczy. Trudno to nazwać nawet oczami. Są płonące iskierki, wpatrujące się w ciebie z nienawiścią, chcące rozszarpać ciebie, gdyby tylko miały taką możliwość. Przypomnij mi, Marku, ty miałeś inicjatywę ile? 46. Potem będzie gwardzista, na końcu Wiktor. Medicus stoi przy Arlinie i krzyczy, że w ostateczności będzie go bronił. Działasz. No więc jak są ci dwaj pod ręką, a właściwie pod moim mieczem, no to kontratakuję. Wybierz któregoś. Tego bliżej drzwi, czy tego, który znajduje się już w pomieszczeniu? Tego bliżej drzwi, tego w pomieszczeniu zostawię gwardziście. Jaki rodzaj ataku? Pamiętaj, dwie akcje. Chcesz ostrożny atak? Tak. Ostrożny atak wiąże się z tym, że będziesz miał bonus do parowania w przyszłości. Rozumiesz? Tak jest. Ale wykonujesz test z karą minus 10. W porządku, zrób to proszę. Fuck yeah! Trafiam gnoja! Świetnie, proszę rzut na obrażenia. Siła twojej broni plus 8. Ja mogę wykonać dwa rzuty i mogę wybrać większy. A i owszem, tak, ponieważ twoja broń jest druzgocząca. Proszę bardzo. No nie, to jednak 8. Dobrze. W takim razie zlicz mi to proszę szybko. Siła twojej broni wynosi... Ile? 12 obrażeń. 12 obrażeń. Już sprawdzam. Tutaj widzę, że jakaś bzdura mi się wkradła. Tak. Co zauważasz? Miecz twój przebija jedną z poczwar, przechodząc na wylot. Ta stojąca za nią odskakuje w panice. Kolejna poczwara, która chciała się wedrzeć do środka. Po chwili wyciągasz ostrze z głuchym plaśnięciem, a zewłok potwora pada na ziemię.
Gwardzista, drugą akcję na co przeznaczasz? Przyjęcie postawy obronnej. Czyli przygotowanie do parowania. Mów parowanie. Tak, jest parowanie, żeby nic więcej nie przelazło przez te drzwi. Dobrze. Słyszysz za sobą kroki. To gwardzista z dziwnym okrzykiem bojowym rusza do ataku. Wykonuje szaleńczy atak. Na drugą z poczwar, którą mu zostawiłeś. Rzut na obrażenia. Widzisz, jak za twoich pleców gwardzista wypada do przodu ową ułamaną halabardą, która teraz zamieniła się w broń jednoręczną. Wykonuje potężny zamach. Ostrze wbija się w bok drugiego z przeciwników otaczających ciebie. Słyszysz charakterystyczny odgłos miażdżonych kości i wylewających się na podłogę wnętrzności. Poczwara trzyma się za bok, robi kilka kroków w tył, po czym pada. Nie zdążyliście nawet złapać drugiego oddechu, kiedy do wnętrza wdzierają się kolejne dwie istoty, zamieniając tych, które zostały przez was w perfekcyjny sposób rozszarpane. Wiktorze, twoja kolej. Wychodzę w to miejsce, do przedpokoju. Dobrze. I czy mogę zaszarżować? Sprawdzę. Dokładnie tego osobnika. Szarża jest akcją podwójną. Niestety została ci tylko jedna akcja, ponieważ wykonałeś już ruch. Okej. W takim razie zbliżam się jeszcze raz bliżej potworów. To w ramach tej pierwszej akcji mogłeś dojść bezpośrednio do potworów. No to w takim wypadku tutaj dochodzę i przygotowuję się do parowania w następnej rundzie. Masz jeszcze jedną akcję, czyli wykorzystujesz ją na parowanie, nie atakujesz. Tak. Dobrze. W tym czasie Hinrich i gwardzista zajęci szarpaniną z kolejnymi poczwarami nie zauważają nawet, jak prześlizga się obok kolejna, szykując się do ataku na ciebie. Wykonam teraz test ataku poczwar, które ponownie napłynęły do środka. Jedna, widzicie, że atakuje Hinricha. Hinrichu, twoja wytrzymałość. Ja mam kartę postaci, ale będę liczył tutaj na waszą. 4. Wow. Potwory również mogą mieć furię Ulryka. Nie udało się. W takim razie twoja wytrzymałość jest 4. Obrażenia. Jedna z bestii skoczyła do przodu z zadziwiającą prędkością. Nagle czujesz ból. Lokacja 88. Czujesz nagle potężne ukłucie w prawej nodze. Widzisz, jak potwór wgryzł się, przedzierając się przez warstwy ubrania. Czujesz, jak potężne szczęki zamykają się na twojej nodze. Ból. Kolejna poczwara wykonuje atak na gwardzistę. Nie trafia. Widzisz, jak szczęki
zamykają się na drzewcu broni. Po chwili potwór puszcza i odskakuje. Trzecia z poczwar, która doskoczyła i prześliznęła się za plecami Henryka, atakuje Wiktora. Staram się uniknąć. Nie ma takiej potrzeby. Atak jest nieudany. Bestia szarpnęła się, próbując dosięgnąć ciebie pazurami. Zamachnęła się jednak. Jedyne, co do ciebie doleciało, to potworny smród. Henryku, działaj. Czy to, co mnie ugryzło, dalej mnie trzyma? Tak. To jest celem nieruchomym. Mogę zażądać łatwiejszego ataku? Nawet musisz zażądać łatwiejszego ataku. Będzie to atak łatwiejszy o 20%. No to podnoszę miecz oburącz do góry, aby przebić się przez to rybie cielsko do podłogi swoim półtoraręcznym mieczem. Jest to akcja, zwykły atak. Proszę bardzo. Przerzucić chcę. Punkt szczęścia, proszę bardzo. Czyli ile mówisz? Plus ile mam? Plus 30. A to zdałem. Mówiłem plus 20 czy plus 30? Jeżeli nawet mówiłem plus 20, to popełniłem błąd. Ale walczymy we trzech, więc i tak mam bonus. W tym momencie nie, bo jest 3 na 3. Właściwie 1 na 1. A właściwie 1 na 1, ale... Jeżeli mówisz plus 20, to i tak zdałem. Tak, bo to jest plus 20, nie plus 30. Dobrze, w takim razie rzut na obrażenia. Rzut na obrażenia, proszę. O, 9. Plus siła to jest za 13. Opisz to, jak masakrujesz kolejną poczwarę. Krzycząc z bólu i podnosząc oburącz miecz do góry, rękojeścią niemalże po prostej linii przebijam gardło w potwora, gdzie właściwie jego głowa puszcza po przerwaniu kręgów szyjnych i kręgosłupa moją nogę i toczy się na zewnątrz budynku, również jakąś siłą kopnięta, odnalezioną jeszcze w mojej prawej nodze, kopnięta na zewnątrz. Miecz, choć wbił się w podłogę, lekko został wyjęty w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Zgadza się. Czas na gwardzistę, który zajął się już jedną z poczwar, która wdarła się na wolne miejsce. Henryku, ty, wykonując ten manewr, z przerażeniem zauważasz, jak wiele poczwar czeka na swoją kolej przed drzwiami. Jak tłoczą się, jak napierają na innych. Widzisz te rzędy oczu wpatrzonych w ciebie, w gwardzistę, który walczy w pocie czoła. Widzisz żądzę mordu. Czujesz owo dziwne, zwierzęce podniecenie, jakie towarzyszy tej hordzie, która napiera na owe drzwi. Wy, walcząc, mimo że walczycie dzielnie, mimo że od każdego ciosu ginie jedna poczwara, krok w krok musicie cofać się. Jesteście coraz bardziej spychani. Przez to nieco wycofam wasze tokeny. Zauważyłeś nawet, że ciało, które przebiłeś tak wprawnie i z taką finezją, nie zdążyło opaść na podłogę, już przyciśnięte kolejną poczwarą, która wdarła się do środka. Nie jesteś wojownikiem z doświadczeniem wielkim, ale dla ciebie jest jasne, że tego pszczółka nie utrzymacie zbyt długo w tym momencie, w ten sposób. Gwardzista atakuje.
z wielką furią rzucając się do przodu i uderzając halabardą. Kolejny raz trafia. Rzut na obrażenia. Tym razem, wykorzystując ułamaną halabardę, gwardzista zza twojego ramienia pchnął szpikulcem, przebijając gardło jednej z bestii szukującej się do skoku na ciebie. Bestia z rozoranym gardłem pada na ziemię. Widzisz, jak strumienie posoki oblewają jej współplemieńców. Ten, zważając na to, z rządzą mord w oczach, wciąż napierają. Wiktorze, twoja kolej. Staram się zaatakować tego. Czy mogę szarżować? Szarża, potrzebujesz więcej miejsca. Tutaj nie ma miejsca na szarżę w tym momencie. Rozumiem. No to staram się po prostu podejść i normalnie zaatakować. Rozumiem, zwykły atak. Tak. Atakuj, proszę. Trafiam. Lokacja? Głowa. A bo ty stosujesz metodę odwróconą, tak? Tak. Okej, może być też. Ja miałem ją zresztą wprowadzić. Ja normalnie rzucam na lokację, ale może być też metoda odwrócona. No to mogę rzucić, jak chcesz. Nie, nie, nie ma potrzeby. Jest głowa i rzut na obrażenia. Plus 3, no to będzie 11. Świetnie. Miażdżysz tą bestię. Opisz to, proszę. Wykonuję szeroki zamach moją prowizoryczną maczugą, trafiając w głowę ryboludzia. Jednym ciosem roztrzaskuję mu czaszkę, obryzgując pobliskie ściany jego mózgiem oraz innymi fluidami z jego głowy. Jednocześnie zadając cios za ciosem, próbując szarpać się z owymi poczwarami, cofacie się. Jesteście już niemalże u drzwi. Wiktorze, co ty robisz? Mówiłem, żebyś zaczął uderzać znowu w te metale przy spalniska. Wybacz, poniosło mi odrobinę. Próbujecie zamknąć drzwi, ale gwardzista próbuje to zrobić, ale napór jest zbyt mocny. Bestie o rybich mordach atakują. No pomagam mu swoją krzepą. Dobrze, najpierw wykonamy ich test ataku, a potem wasz test krzepy. Na szczęście miejsce jest na tyle mało, że tylko dwie poczwary mogły zaatakować. Kinriku, przed twoją twarzą zamykają się jedne szczęki. Druga poczwara próbowała szarpnąć ciebie pazurami, jednak zbyt mało miejsca uniemożliwiło jej to. Oba ataki nieudane. Bestie napierają. Nie są zbyt silne, ale są liczne. Jeden napiera na drugiego, tworząc zbitą masę, która próbuje was zabić, rozszarpać. Wykonajcie test krzepy z utrudnieniem minus 10. O Jezus. Minimalnie mi się nie udaje. Marku, pozwól, że ja zaproponuję pozytywny efekt. Czy ty chcesz? No, no, kontyngentuj, proszę. Dobrze. Wiktorowi nie udaje się, chociaż próbuje ze wszystkich sił wesprzeć was jakoś. Zostaje odrzucony nieco, upada na ziemię. Wiktorze, twoja broń poleciała gdzieś na bok. Gwardzista. Gwardzista to jest potężny chłop.
Razem bez problemu zamykacie od drzwia. Jednocześnie, Henryku, zauważasz, jak jeden z potworów wsadził łeb w szparę między framugą a skrzydłem drzwi. W tym momencie ty i gwardzista zrozumieliście, o co chodzi. Wasze mięśnie zagrały pod skórą. Potężne uderzenie i łeb bestii zostaje zmiażdżony. Puszczacie na chwilkę drzwi, tak żeby wkopać bestię do środka i zamykacie. Słyszycie, jak potężny napór uderza w drzwi, jakby wielka, żywa fala próbowała wedrzeć się przez ten kawałek drewna. Drzwi na szczęście są mocne. Zauważasz, Henryku, nawet klucz w zamku. Przekręcasz? No, oczywiście. Mało tego, broń, która wypadła Wiktorowi, służy mi jako taki zatrzask szczelinak między drzwiami a podłogą. Mhm. W tym miejscu będzie bardziej praktyczna, Wiktor, nie obrazisz się. Wiesz, i tak nie jest moja. Wycofujecie się. Zauważacie Medicusa, który w tym momencie stoi przy zabarykadowanym oknie. Nie wiem, jak wielki jest... Zachabety i krzyczę, żeby się ten kretyn odsunął. Kiedy chwytasz go, zauważasz coś niesamowitego. Po pierwsze zauważasz, że toporek, który wcześniej trzymał Medicus, leży wbity w stół tuż obok Arlina Kladę, leżącego wciąż nieprzytomnie. Arlin Kladę, według wcześniejszych zapewnień Medicusa, został otumaniony jakimiś środkami, żeby mógł znieść ból owej operacji. Medicus, którego chwytasz za habety i odciągasz od zabarykadowanego okna, ku twojemu zdziwieniu trzyma w jednej ręce kawałek deski, na którym rozpostarł pergamin, a na drugiej, z wielką wprawą, szkicuje owe postacie drobnych pokurczów atakujących zabarykadowane okno. Zauważasz, że robi to z pietyzmem, dbając o każdy szczegół. Zauważasz również, że czyni notatki. Widzisz niezdrową fascynację w jego oczach oraz oburzenie, że przeszkadzasz mu w tak ważnym dziele. W dupie go mam ciągnego dalej, rzucam na podłogę i wskazuję Arlina. Tam jest twoja praca i obowiązek. Medicus podnosi się skrzętnie, chowając owe notatki, zwija rulonik pergaminu, wkłada go za pazuchę, po czym podchodzi z nieprzytomnym wzrokiem w kierunku Arlina i przypatruje mu się. Widzisz, że zaczyna być coraz mniej kontaktowy. Jednocześnie Bernard Konstruktor zaczyna się wybudzać. Podkładam miecz pod gardło Medicusa. Proponuję, żeby się w ogóle najlepiej odsunął i usiadł w kącie. Medicus ciężko klapnął na podłogę, prosto w kałuże moczu, zostawioną przez Bernarda. Ku twojemu zaskoczeniu, Bernard rzuca się w kierunku owej rozsypanej zawartości walizeczki, wyciąga jedną z dłoni. Dopiero teraz zauważasz, że w dłoń wprawiono pistolet. Bernard podchodzi żwawym krokiem, wręcz najpierw na czworaka, potem już wstaje, podchodzi. Zauważasz na jego twarzy również niezdrowy rumieniec i zauważasz, że nie ma po nim już śladów zmieszania czy strachu. Podchodzi i wciska w rękę gwardzisty ową zdobioną sztuczną dłoń, szybko i wprawnie tłumacząc, jak wystrzelić z owej protezy. Wiktorze, co robisz? Jesteś bezbronny póki co.
Podnoszę dwa pręty, którymi wcześniej uderzałem i próbuję odgonić ryboludzi. Spróbujmy, zobaczmy. 50 na 50, że ci się uda. Wchodzi. Tak, czujecie, że napór na drzwi słabnie. Słyszycie jednocześnie za drzwiami zaśpiew, który został ponownie podniesiony. Gwardzista ociera pot z czoła, który gęsto leje się spod stalowego hełmu, jaki przysłania mu twarz. Widzicie, że jego dłonie pokryte są posoką. Owa ułamana halabarda również zabrudzona jest ową rybią śmierdzącą posoką. Medicus podniósł się, podczołgał do swojej torby i ponownie zaczyna grzebać w jej zawartości. Widzicie, że podnosi tę samą flaszę, co wcześniej, przechyla ją i wypija. Po chwili staje, otrzepując się, rozgląda się i jego wzrok jest pełen wrogości. Ale ta wrogość nie jest skierowana przeciwko tobie, Henryku. Jest pełen zapału. Chce walczyć. Na nowo. Wiktor, co robisz? Szukam jakiejkolwiek broni, której mógłbym teraz użyć. W Bloodstone, tuż obok nieprzytomnego Arlina Kladę, znajduje się wbity jest toporek do drewna. No to biorę i... podnoszę go. Przyjemnie leży w dłoni. Widzisz, że ta robota jest solidna. Ostrze zostało ukształtowane odpowiednio, jest odpowiednio naostrzone i osadzone w stylisku. Dobra robota, której byś się nie powstydził, a której twój mistrz krasnoludzki na pewno by pochwalił. No to staję naprzeciwko drzwi i przygotowuje się do ewentualnego wdarcia się ryboludzi. Henryku, twoja kolej. Zastanów się, co robisz. Gwardzista podchodzi do Medicusa. Pyta się go, co z Arlinem. Medicus... Przysłuchuje się rozmowie. Medicus... patrzy na młodego panicza Kladę, mówiąc: długo jeszcze będzie pod działaniem tych środków. Na niego nie ma co liczyć. Ale ja dam radę. Potrzebuję tylko broni. Czy mogę spróbować sobie przypomnieć... ostatnim razem, jak tutaj byłem, pomieszczenie, w którym on zniknął? To pomieszczenie znajduje się na północ, na południe od was. To jest to drugie pomieszczenie za twoimi plecami obecnie. Pamiętasz, że Bernard zniknął tam, schował się, uciekł właściwie, a potem nie mogliście go znaleźć. Właśnie, czy można, pytam się Medicusa, czy stąd można zabrać Arlina w takim stanie, w jakim jest? Medicus patrzy i mówi: no tak, jak go poniesiesz, ale przecież wokół są te poczwary. Czy mogę go przyłożyć tak, żeby stracił przytomność? Medicusowi? Tak. Możesz spróbować. Jaki rzut? Rzut na walkę wręcz. Tylko, że uderzasz tym razem rękojeścią. Kurde, nie udało się. Widzisz, że Medicus z zadziwiającą jak dla niego gibkością uniknął twojego ciosu. Nie zwracając na to uwagi, podnoszę Arlina i idę na południe. Medicus rzuca kilka przekleństw, no, które raczej nie są chłopskie. Są to wysublimowane przekleństwa wyższych sfer.
w twoją stronę, po czym zbliża się do drzwi i podnosi ową okutą pałkę, dzierżąc ją w dłoni. Słyszysz, jak mruczy do siebie. Zdobędę kolejne trofeum do mojej kolekcji. Chodźcie, rybki, chodźcie. Gwardzista stoi przy drzwiach. I ataku pokazuje Bernardowi, żeby szedł za mną. Bernard, co prawda, Bernard wykazuje dziwny stan. Wydaje się być kontaktowy w nielicznych momentach, a tak wpatruje się dziwnie w ścianę. Jest niekontaktowy, jakby nie jarzył, o co w ogóle tutaj chodzi. Co to się dzieje? Kim jest ten człowiek na stole? Kim wy jesteście? Złapałeś ten moment, kiedy był kontaktowy. Podbiega do ciebie. Pyta się, czego chcesz? Ukryjmy się. Prowadź. To jest tylko miejsce na jedną osobę. Szybko. I prowadzi ciebie do pomieszczenia na południe od miejsca, w którym jesteście. Jednocześnie wydawało ci się, że barykada blokująca okno zaczyna się poruszać. Gwardzista krzyczy. Ej, coś się dzieje tam. Odstępują. Uciekają jakby. Dobra, schowajmy pana Arlina i możemy przepłoszyć ich dodatkowo. Kiedy wchodzicie do pomieszczenia na południe od was. Jest to znane ci pomieszczenie. Z tego pomieszczenia udało ci się uciec. Widzisz, że okno, no, którego wiele dni temu wyskakiwałeś na zewnątrz, szaleńczo uciekając przed pogonią, teraz zostało wprawnie zabarykadowane. Bernard podchodzi. Tuż obok ciebie stoją trzy beczki. Wprawnie naciska jedną z nich trochę poniżej drugiej obręczy stalowej, która ją otacza. Beczka jakby odskoczyła, chociaż normalnie wydaje się być ciężka. Beczka na szynach zostaje przesunięta i pod spodem zauważasz wejście, schowek. Akurat taki, żeby mieścił jedną osobę. Chcę tam delikatnie schować pana Kladę. Kładziesz go tam. Po chwili Bernard zamyka schowek. Co dalej? Zginiemy? Nie, zostań tutaj. Pamiętaj o mojej umowie. Pamiętaj, co obiecałeś. Moje życie za życie tego chuligana. Pamiętasz? I tutaj wczepia się w ciebie zakrzywionymi rękoma. Popiąc go za nadgarstki i wykazując znacznie większą siłę niż on, z impetem opuszczając jego dłonie w dół. Pamiętam. I jak do tej pory nie zawiodłem. Bernard, coś mrucząc do siebie, opiera się o webeczki. Nagle gwardzista odpycha medikusa, spychając go w twoją stronę, Henryku. Ty wychodzisz z pomieszczenia, w którym przed chwilą byłeś. Wiktor, ty patrzysz, co się dzieje. Gwardzista odskakuje od drzwi. W tym momencie na te drzwi padł potężny cios. Widzisz, jak zamek trzyma mocno, ale same drzwi popękały. Jeszcze jeden, dwa takie ciosy i drzwi pękną. Jednocześnie barykada okna zaczyna się niebezpiecznie poruszać. Spadło właśnie jedno krzesło, które stanowiło jej część. Zaraz drugie zaczyna się chwiać. Szafa zaczyna się niebezpiecznie kołysać. Wiktorze, co robisz?
Pytam się gwardzisty, czy jest tu jakiś schowek, albo może piętro. Niestety jest to jednopiętrowy parterowy budynek z wysokim dachem. A jakaś I piwnica? Właśnie dach zwrócił twoją uwagę. Nie ma standardowego sufitu. Widzisz, że wzrokiem sięgasz wysoko, wysoko, aż po dachówki, które są na górze. Zauważasz teraz, że część tych dachówek jakby się ruszała. Są to gliniane gąty, takie ułożone jedna na drugą w rybią łuskę. Co robisz? Staram się znaleźć jakąś drogę ucieczki przez dach. Jest za wysoko, żeby można było to zrobić. Musiałbyś się zacząć wspinać. Momencik, mam wspinaczkę. Dobrze, próbuj. Nie wychodzi. Niestety próbowałeś wejść na górę. Gdyby tylko udało ci się delikatnie wspiąć, mógłbyś po tych belkach podtrzymujących dach wspiąć się nieco wyżej. Niestety nie odnalazłeś odpowiedniego zaczepienia dla twoich nóg i rąk. Gwardzista odskakuje od drzwi, wpatrując się to na drzwi, to na barykadę okna. Ej, długo nie wytrzyma! Henryku. Wiktorze, miałeś uderzać. No wiem, wiem, ale staram się znaleźć ucieczkę z tego miejsca. Po tych słowach podbiegam. Żebyś był domyślniejszy, biorę metalowy pręt i uderzam nie o pręt, ale o hełm, który miał wcześniej na sobie Arlin, który będąc jednocześnie takim przestronnym elementem metalu, wydaje znacznie donoślejszy dźwięk, który bardziej przypomina rondel z bagien, aniżeli głuche uderzenie jednego prętu o drugi. W tym momencie dach nad twoją głową wydaje się pękać niemalże. Zasypują was odłamki gątów. Jednocześnie do środka wpadają, i to dosłownie, 4 poczwary. Jedna z nich wpadła niefortunnie prosto na stół, kręcąc kark. Widzicie, jak jej bezwładne ciało opada na podłogę. Jedna, która spadła tuż obok Wiktora, pada na ziemię, wijąc się w konwulsjach, jakby próbowała pozbyć się tego dźwięku, który ją otacza, wydywany przez Henryka. Natomiast dwie kolejne atakują. Jedna atakuje Medicusa, druga atakuje ciebie, Henryku. Jednocześnie gwardzista odskakuje od drzwi, które pękają w pół i wpadają do środka. Zauważacie, że tuż za Medicusem szafa chwieje się niebezpiecznie, jakby miała go przygnieść. Czy mogę zaatakować zaskoczenia ryboludzia, który upadł na ziemię? Ty sam jesteś zaskoczony, niestety. On atakuje ciebie jako pierwszy, jest szybszy. Rozumiem. I niestety trafia. Staram się wykonać unik. Masz umiejętność unik? Nie, ale można chyba wykonać za połowę wartości tam ceny. Nie. Unik to jest umiejętność wyszkolona. A, rozumiem. Dobrze pamiętam, Marku? Tak. Musisz mieć tą umiejętność, żeby unikać. Tylko doświadczeni wojownicy potrafią unikać
ciosów. Nie możesz nawet parować w tym wypadku, więc atak jest udany. Twoja wytrzymałość? Moment. Wytrzymałość 3. Czujesz, jak ostre szpazury, łapa pokryta śluzem i błoną pławną, uzbrojona w ostre szpony na końcu, takie paznokcie bardziej niż pazury, rozorała twoją koszulę. Na tej koszuli zaraz wykwitają czerwone plamy. Piecze jak cholera. Drugi atakuje Medicusa, ale Medicus unika ciosu, jednocześnie cofając się w waszą stronę w popłochu. Gwardzista ruszył do ataku, pchnął ową bestię atakującą Wiktora. Tamta bez szwanku, co prawda, ale rozciągnęła się na ziemi. Powoli zbliżamy się do końca. Wpadacie, przygnieceni falą, która wlewa się przez przewróconą barykadę okna i drzwi. Wpadacie, widzicie kulącego się Bernarda. Pozostało wam kolejne, niemalże ostatnie pomieszczenie. Za waszymi plecami znajduje się, pamiętasz, Henryku, sypialnia. Ostatkiem sił zamykacie kolejne drzwi. Przekręcony klucz. Czujecie, jak drżą. Czujecie, jak kolejne elementy odpadają. Te zdobione stalowe elementy przyczepione z drewna odpadają. Drzwi drżą w posadach. Coś ciężkiego z potężnym krokiem zbliża się tuż za tą waszą iluzoryczną drewnianą osłoną. Czekacie w napięciu na dalszy rozwój akcji. Mija sekunda, druga, trzecia. Proponuję w tym momencie zakończyć sesję.